Cześć, witam serdecznie na kanale Przygody Młodego Mistrza Gry. Witam w ten jakże słoneczny czwartek. Jak co tydzień będziemy dzisiaj grać w Dungeons & Dragons 5. edycję. I ze mną będą grać oczywiście moi wspaniali gracze, którzy są teraz z nami. Ostatnio graliśmy w trójkę i dzisiaj chyba wyjdzie podobnie. Ostatnie wydarzenia potoczyły się jak się potoczyły, ale dowiemy się wszystkiego już za momencik. Na początku. Dzień dobry. Siema. Tak jest, zaraz przywitać się. Gdzie wasza kultura? No właśnie, to zrobiliśmy. Fenerz był taki jakiś nie dałeś ham głośny. No to się w ogóle nie przywitałeś. Ja się przywitałem przez chwilę. Tak. Jakby tam. Ja jestem... Ktoś tu musi być cichy, bo Fenerz drze mordy. Znaczy co? Właśnie ludzie nie mają ani kultury, ani duszy. Dobrze. To, że nie mam duszy, to się zgadzam. Wampirem zostanę, jestem w dodatku leworęczny. Ale proszę mnie nie wyzywać bardziej. Napiszcie proszę na czacie, czy nas dobrze widać i słychać, czy nie rozjeżdża się coś mowa ust z mową ciała. Dziękowo. Nie o to chodziło. Usta do ust. Bom, 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 bom. I Fenoszu, czy mamy jakieś ogłoszenia dzisiaj? Oczywiście, że mam ogłoszenie. Jak zawsze. Po pierwsze, najwspanialsze w tym tygodniu poza iskrami. Już w tę sobotę, czyli za dwa dni o godzinie 10 rano wydarzy się rzecz epicka. Będziemy grać sesję 24-godzinną i te 24 godziny będą z rzędu. Niesamowite. Spróbujemy zagrać 24 godziny. Serio. Będziemy grać w FFU, tym razem na mechanice 5. edycji dodatków. Także serdecznie zapraszam, bo naprawdę moi gracze mają duże jaja, że próbują się podjąć tak dużego wyzwania, które no, będzie trochę kosztowało sił. Nie wiemy, czy się uda. Mamy nadzieję, że się uda. Jak nie wyjdzie, trudno, ale dopóki nie spróbujemy, to się nie dowiemy. No i tak, dzisiaj serdecznie zapraszam. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli ktoś stwierdzi, że chce dołączyć w dowolnym momencie, to serdecznie zapraszamy, bo będziemy prowadzić plik, w którym będzie skrócona wersja wydarzeń. Także nawet jeżeli dołączycie o godzinie, nie wiem, 10, stream będzie trwał już 10 godzin, to będziecie w stanie szybko nadrobić to, co się dzieje i myślę, że oglądać z dość dużą dawką informacji odnośnie tego, co się wydarzyło. Także serdecznie zapraszam. Wspomnijcie. Tak. Dobrze. Słuchajcie, ja wam proponuję prowadzić zakłady, ile godzin wytrzymacie. Ja wam mówię, to się przyjmie. Półtorej godziny i będzie TPK. Nie, wytrzymacie dzisiaj. Ja wam daję 10 godzin. Dobra, nie, ja wam daję 15 godzin, bo ja sam wytrzymałem 16 godzin grania w RPG. Kurwa, to minimum 16 zagramy. Nie ma szans. Dominiku, a co w sytuacji, gdy postać umrze po 2,5 godzinie? To w takiej sytuacji najlepiej to będzie, jak będziecie na streamie i zobaczycie. Taki tutaj. Znaczy, jest jedna zasada. Jeżeli będzie faktycznie totalny wipe drużyny, no to sesja się zakończy. Tak zwany TPK. Fenaszu, czy chcesz coś jeszcze dodać? Tak, pierwsza ogłoszenie. Ekstra zapowiedź. Tak, oczywiście kończąc, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, w sobotę godzina 10. Drugie ogłoszenie, czy mamy otwarty sklep, Bartku? Sklep jest otwarty. Czy można dzisiaj coś nowego kupić poza punktami wpływu? Można kupić punkty przerzutu, punktu wytrzymałości, gdyż możliwe, że dzisiaj gracze moi bohaterowie awansują na 6. poziom. Będzie level up. Zbierajcie punkty na sobotę. Bo jeszcze pada, nie wiem na co będziemy mogli je wykorzystać, ale na pewno coś się znajdzie. Szczęścia. Nie, na smoki. Będziemy, im więcej punktów, tym więcej smoków będzie. I ty mówisz, że w razie wypadku TPK drużyny. Jak smoki, to jest instant TPK drużyny. To jest maszynka do tego. Dobra.
Miał smoka w drużynie, więc... Czy to jest wszystko? Czy możemy zaczynać? Czy jesteście gotowi? Tak. Jest. Nie jeszcze się wody na chwilę. Dobrze, to poczekamy wszyscy. Będziemy patrzeć, jak Robert pije wodę. Tak. Brawo. Normalnie. Brawo, Robert. Good job. A jeszcze raz. O. O. Drugi rzut. Teraz fala meksykańska. Tak jest, na drugą nóżkę. Dobrze, Robert, bardzo dobrze pijesz. Dzięki. Cieszę się, że mam wsparcie takie w moich kolegach z drużyny. Moim hobby. Z picie wody. A zatem zapraszam na 30. sesję naszej kampanii Iskry Chaosu. Proszę posłuchajcie wstępu. Poprzednim razem rozstaliśmy się z naszymi bohaterami w momencie, kiedy przemierzali niezamieszkałe i dzikie tereny Martwego Bagna. Wspólnie wyruszyliście z Nory, planując dotrzeć do Starego Traktu i udać się tą drogą dalej na zachód, do Lundar, miasta przy Mrocznej Puszczy. Amfedzie, poprzedniej nocy, którą spędziliście na bagnach przy Wielkim Drzewie, miałeś niespodziewanego gościa. Zmiennokształtna istota wyłoniła się z nocy podczas twojej warty. Poinformowała cię, że jego mistrz Magnus czeka na ciebie po drugiej stronie Gór Miecza, że teraz jest w Dolinie Ciszy. Nazwał cię on też potomkiem i wyjaśnił, co to oznacza. Teraz jesteście już drugi dzień w drodze do Starego Traktu. Przeprawa przez bagno jest powolna i wyczerpująca. Do tego nękają was jeszcze dzikie bestie. Pod wieczór właśnie drugiego dnia znaleźliście rzędy posągów z kamienia przedstawiających ludzi. Okazało się to być leżem bazyliszka. Tutaj też zmiennokształtny pojawił się ponownie. Zaatakował znienacka i ciął ciebie, Amfedzie. Zdobywszy twoją krew, użył pierścienia, aby ponownie zniknąć. W tym czasie pozostali walczyli z bazyliszkiem. Moc bestii okazała się wielka. Otto wpadł w zasadzkę jego spojrzenia, zmieniając się w kamienną statuę. Nie wiecie, co robić dalej, lecz wtem kamień zaczął pękać i kruszyć się. Z wnętrza ciała Otta dało się słyszeć nienaturalny wrzask. Wtedy ciało Otto od pasa w górę rozpadło się na kamienne kawałki, ukazując wam tylko jego kości. Stanął przed wami jego szkielet. Jednak ten się nie poruszył. Głos też ucichł. Lecz kości waszego towarzysza dalej zaciskają się mocno na rękojeści jego miecza, który teraz mieni się delikatnym, błękitnym, zimnym blaskiem. A zatem stoicie pośrodku mokradła otoczeni ludźmi zamienionymi w kamień. Wkoło pełno jest niskich, ciernistych krzewów. Wśród jednych leży niebieskie cielsko bestii z wyłupionym okiem. Jego krew miesza się teraz błotem. Błoto sięga wam do kostek. Pomału zapada już zmierzch. Towarzyszy wam serenada rechotu żab. Proszę powiedzcie mi, co robicie? To zamierzacie. Chciałbym zrobić jedną rzecz. Podchodząc w całym, nie wierząc własnym oczom w sumie, że co się dzieje z Otto, tylko w panice, ale próbuję wyciągnąć z jego ręki miecz. Czy to są kości zaciśnięte na jego mieczu? Tak. Czy... Okej, okay, to staram się jedną ręką kości zabrać z miecza i wyciągnąć potem miecz. Dobrze, pozostali. Podchodzisz do posągu, który przed chwilą był jeszcze waszym towarzyszem. Być może dalej nim jest. Dalej przypomina, czy nie przypomina, czy nie przypomina. Otta. Ale zapytam, pozostali. Ja podchodzę do szkieletu. Sprawdzam, co to za czary. Może nie było Otto tak naprawdę. Dobra, słuchaj.
Barbin? Ja też się staram może właśnie zobaczyć, czy to jest faktycznie Otto. Jakoś rozpoznać po elementach, twarzy, czy coś, to cokolwiek. Dobrze, wrzuć na percepcję. Amfedzie, ty sprawdzasz bardziej dotykowo, sprawdzając, co to były za czary, więc rzuć proszę na śledztwo. Za to ty, Wireusie, podchodzisz i starasz się dobyć, wyjąć miecz z jego mocnego ciągle uścisku, więc rzuć proszę na atletykę. Ja na percepcję miałem. Tak. Naturalne 20. Naturalne 20. A na dobry początek widzę. Wirus, zapałeś za jego kościaną dłoń. Chciałeś rozprostować jego palce, lecz to ci się nie udało. No ci po prostu wziąłeś i w nadgarstku przekręciłeś kość i po prostu oderwałeś dłoń od przedramienia. Okej. W żaden sposób ci się nie udało oderwać dłoni jego od rękojeści. Mhm. I masz teraz dłoń. Tak, trzymasz tą dłoń. Cholera. Szybko, szybko. Biegnę w stronę bazyliszka jego krwi. I dobra. Chcę zanurzyć koniec miecza w krwi bazyliszka. Szybko, szybciej. Może to zadziała. Co? Dobra, pozostawiam. Nie wiem, zobaczymy. Amfedzie, ile rzuciłeś? Nie słychać cię. Tak jest. 7. 7. Nie masz pojęcia, co to za czary. Kości są autentyczne, tego jesteś pewny. Okej. Ludzkie. No wszystko wskazuje na to, że to faktycznie jest Otto. Albo to, co z niego zostało. No nie, Otto. Barbinie, ty rzuciłeś? 9. 9, więc dochodzisz, słuchaj, do tych samych wniosków. Nie ma mowy nie ma tutaj o czym dyskutować. Jego dolna część dalej jest zamieniona w kamień. Aha. Jego wszystkie rzeczy również zamieniły się w kamień. Plecak odpadł, pokruszył się na 4 elementy. Spróbujcie zniszczyć kamień! Szybko! Może jest jeszcze szansa. Mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy wyjdzie. Może to, co go zabiło, jest w stanie go przywrócić do normalności. Szybko! Co robicie? Ja dalej ten miecz zanurzam we krwi, tak jakby pokazał. No, zanurzam go we krwi, słuchaj. Okej, to szybko wracam do Otto. I staram się tą krwią na tym mieczu, że poskutkuje, jak nie, rip. Na początku tą krew położyć mu czubkiem miecza na czaszce, tak żeby spływała z czoła w dół. I patrzę na kości, czy coś się dzieje z nimi. Delikatna, lepka, czerwona posoka ścieka po czaszce, skapując delikatnie z jego oczodołów. Kap, kap, prosto w błoto. Lecz nic się nie dzieje. Czy krew, jak przechodzi z kości na kamień, to z kamieniem coś się dzieje? Nie. To może... Cholera. Ja mając nadzieję, że w tej ręce kościstej od tego chłopca, którego pokonaliśmy w jaskini, mając nadzieję, że ta łapa jest magiczna, to też jest łapa. To łapę jeszcze nosisz? No chyba tak. Jest prawda. Tak. Wydaje mi się, że ją miałem. Tak, jak ją wyciągasz, ona nie była jakoś... Nie... Opaliłeś ją chyba, zostały tylko kości, prawda? Tak, tak, no coś takiego. Co tam robiłeś z nią? Dobra, słuchaj, no to masz kości. Wyjmujesz kości z torby. No i próbuję zamienić to, co urwał Wireus z tą ręką. Może to pomoże. A czyli starasz się przymocować nową dłoń do szkieletu Otta. Tak, magiczną kość. Jak chcesz to zrobić, powiedz mi? Najpierw przykładam. Słuchaj, przykładasz, podchodzisz. Przykładasz, puszczasz i
błoto, raczej ręka, dłoń spada potem w błoto. Użyję sztuczki na prawa. O. Podnosisz, słuchaj, dłoń z błota, otrzepujesz ją, przykładasz jedną dłonią, drugą przykładasz do kości, recytując słowa zaklęcia. Widzicie, jak magiczne runy pojawiają się wzdłuż białej kości, wokół nadgarstka. W pewnym momencie znikają. Ty, Amfedzie, puszczasz tylko dłoń jego kości i dłoń jest przyczepiona. Czy on to ożył? No nie. Ale ma nową dłoń. Kurde, no. Straciłem dłoń. Możesz się wyrwać. Łatwo idzie. Nie wiem, Wiremus, może jakimś czarem leczącym. Jakimś tak mocnym bardzo. Rozglądam się jeszcze. Za patronką jest gdzieś tutaj? Tak, ona cały czas, słuchaj, jest przy tobie. Podczas całej walki dała ci proste polecenie, żebyś nie patrzył w gadzie oczy bestii i okay, tego nie robiłeś. No ale oto... Wiesz, co się z nim dzieje? Krzyczę już na głos. I podchodzę i nakładam rękę i zaczynam śpiewać, używając kojącego słowa. Kobieta, słuchaj, krąży wokół posągu. Zdaje się, że padł. Ale tak na amen? Człowiekowi. Niemożliwe. Jak go odczarować? No teraz wygląda, słuchaj, bardzo martwo. To już bardziej zauważyłem. Niż bardzo. Ale da się to odczarować jakoś? Ciągle mało wiem o waszym świecie, tak naprawdę. Ciągle się uczę. I muszę powiedzieć, że niektóre rzeczy są naprawdę fascynujące. I widzisz, jak gładzie swoją dłonią jego kościane poliki. Może... Niesamowite. Twoje pocałunki zawsze działały. Może i teraz podziałają. Widzisz, że mina i kwaśnieje jej. Nie mam zamiaru całować trupa. Pozostali, słyszycie, jak Wireus mówi do trupa. Miałem pytać, czy... Wireus? Coś Wireus? Się stało? Do kogo ty mówisz? To był... Zaraz! Poczekajcie! I wyciągam rękę telefon. I zaczynam mruczeć tam pod nosem kojące słowo. I wyszło za 6. Czy to coś daje? Czy coś się stało z Fotto? Nie, słuchaj, pojawiło się delikatne światło purpurowe. Po prostu się rozmyło na wietrze. Dobra, szybko podbiegam do Amfeda. Amfed, uroki. Wiesz, jak na niego przeciwdziałać? Co można z nimi zrobić? Albo kto wie? Może Magnus? Gdzie jest Magnus? Nie wiemy. Do końca. Dobra, Amfed, może ty zrobisz. No, nie znam się na tym uroku. Wydaje mi się, że to jest klątwa. A klątwy można odczynić. Znaczy, klątwa skamienienia, ale on rozpadł się do kości. Nie wiem, nie jestem pewny. Ale jeżeli zamienił się w kamień, to niemożliwe, żeby jego ciało też nagle się rozpadło, zostały same kości. Bo jeżeli by to kości się powiązały, jeżeli jego ciało by się powiązało z kamieniem, to razem z tym kamieniem odpadłyby również kości. A tak odpadła tylko skóra i jego ciało. Więc na pewno jest jakaś klątwa. Nie ma innego wytłumaczenia. Musimy jakoś to przeciwdziałać. Zróbcie coś, no cholera, no! Nie czekajcie na rozwiązania. Nie, to wy, wy jesteście tymi... Różne zwoje odczyniające klątw. No to wy jesteście tymi magicznymi. Ale ja nie znam ich. Nie wiem. Może czekaj. Bo nie mam żadnych czarów, które by pomogły. Ale Wireusie, przecież nie wiem, czy zauważyłeś, ale po ożywieniu Otta on... Nie miał serca, tak, wiem, pamiętam. Właśnie. Ale... No właśnie, to też mógł być szkopuł tutaj. Mogę coś rzucić, żeby, nie wiem, jakoś przypomnieć sobie... Cholera. Co działa na klątwie, albo czy to jest klątwa. O
Ostatnio chyba rzucałeś na wiedzę tajemną. Z jakimś miernym skutkiem. Ale chyba nie na to. Czy na to? Rzucałeś na to, czy jestem w stanie mu jakąś pomóc magicznie. Tak? A, no dobrze. Chyba coś takiego było. Ale dobra, słuchaj, rzuć jeszcze raz. Wiedza tajemna, zwykły rzut. 18. 18. Zachodzisz się w głowę, słuchaj, i istnieją sposoby zdejmowania klątw, przeważnie przez kapłanów. Mhm. Takie spojrzenie Bazyliszka nie było na pewno magią, bo on nie czarował, więc to musi być coś innego, najprawdopodobniej klątwa. Lecz patrząc po wyglądzie teraz, jaki przedstawia Otto, jeszcze patrzysz, odwracasz się i widzisz pozostałe posągi, które są dalej w całości. No to masz, słuchaj, mieszane uczucia przez chwilę, ale potem zdajesz sobie sprawę, że Otto jest martwy. Zostały po nim tylko kości. Jeżeli miała być zdjęta z niego klątwa, to by zostały same nogi. Mówię Wireusowi, że to raczej nie jak to działa, ale też dodaję, że no, obawiam się, że nic nie możemy zrobić. A jeśli znajdziemy jego serce? No to co zrobisz? Wsadzisz do posągu? Nie, ale sam powiedziałeś, że są kapłani, którzy potrafią takie rzeczy odczynić. Więc być może gdybyśmy mieli serce i wiedzieli jak odczynić klątwę, to może wtedy byśmy coś potrafili zrobić, no bo cholera! Nie po to robiłem tyle, by was trzymać w tej... w tym świecie, w całej kupie. Żebyś, kurwa, teraz przez jakiegoś bazyliszka to zamieniony w kamień i w kupę kości. Nie po to zaszliśmy tak daleko i mieliśmy się śmiercią, by w tak głupi sposób zginąć. Nie po to wypruwam sobie żyły, by ratować wszystkich dookoła mnie, by teraz Otto, którego przeszłość w jakiś sposób była połączona z moją, którego ratowałem dawno temu i średnio nawet o to pamiętam, stał się częścią krajobrazu. Wireł się przykro mi, ale jakby jeżeli nie każdemu nie będziesz w stanie pomóc. No właśnie. Jakby jak się nie da, no to co zrobisz? Będziesz tutaj siedział do końca życia? Chętnie bym tego, a z tego co mówisz, ci, co wiem, ale... Nie możemy tu stać nad kości trupem w nieskończoność. Stać nie. Nie możemy. Musimy znaleźć kogoś, kto potrafi odczynić coś takiego, taką klątwę. A najlepiej znaleźć też kogoś, kto zabrał mu serce. A wiem, kto to był. Z tej zasranej wioski. To co, chcesz się teraz do wioski wracać? Nie, musimy najpierw znaleźć kogoś, kto nam potwierdzi, czy w ogóle jesteśmy w stanie go odczarować. Bo ja wierzę, że jesteśmy w stanie to zrobić. No to najpierw nie naszą mocą, nie naszą siłą, ale za pomocą jakiegoś najprawdopodobniej bóstwa. Bo jeżeli jest to klątwa, tak jak mówisz, wszystko da się odczynić. Zaczynam się rozglądać po swoim plecaku. Czy mam jakąś pustą manierkę? Coś, flaszkę, pojemnik, cokolwiek. Butelkę, słuchaj, ostatnią, tamtą dziwną, ci nie oddano. Nie oddali mi tamtej super butelki, tego z rocznika, tych władców wina, czy jaką tam mieli? Nie, słuchaj, Moham nie oddał ci jej. Co za skurwol, tym bardziej go muszę dojechać. Więc masz swoją manierkę, ale w niej masz swoją wodę. Babin, ty lubisz różne rzeczy trzymać. Masz jakąś flaszkę pustą, manierkę, cokolwiek. Coś, co pomieści płyn. Nie mam. Amfet, może ty. To mam manierkę, ale też mam w niej wodę. No co ci manierka teraz? Nie czekaj, mam po prostu butelkę na miksturę. Świetnie. Pobierzmy trochę krwi bazyliszka. Zabierzmy ze sobą. Wiem, że różne wiedźmy i tak dalej potrafią z takimi rzeczami robić cuda, a może akurat się przyda. Może jego oko w sumie też. Skoro kamieniem działało, to może jego oko też powinniśmy zabrać. Jak to działa? Amfet, ty się znasz na miksturach. Potrzebne to? Nie wiem, każda mikstura działa inaczej. Na pewno bazyliszek ma w sobie jakieś składniki, z których można wykonać miksturę.
ale nie wiem jakie to są. Nie wiem, czy to będzie mikstura na odwrócenie klątwy skamienienia. Ale spróbować zawsze trzeba. Możemy wziąć. Możesz próbować po kolei lać każdy płyn bazyliszka na niego i jakby w pewnym momencie może coś się uda, a może nie. Mistrzu gry? Tak? Chciałbym zacisnąć obie ręce, ten miecz, który mam teraz razem z jego ręką, zacisnąć swoje obie ręce na jego dłoni, która trzyma, jednocześnie objąć mecz, spróbować się na nim skoncentrować, spróbować wyczuć jakąś energię. Widziałem, że on to za pomocą tego miecza potrafił czasem skakać trochę dalej niż normalny człowiek i ogólnie robić jakieś... Czy to jest zaklęcie wykrycie magii? Wiesz co, chyba nie, bo chyba czegoś takiego nie posiadam. Chociaż nie, mam! Tak, bardzo chętnie. Dobra. W takim razie kolejne dwie komórki poszły. Rzucę jako rytuał. A nie wiem jak się rzucę jako rytuał, bo nikt nie rzucał. Chyba bardzo by nie mogą. Tym też warlockiem? Pewnie też nie jesteś... może mogą. Nie okay. Jestem pewny, słuchaj. To są właśnie bohaterowie. Okej, okej. Rzucasz wykrywanie magii. I... o. Zaciskasz swoje dwie dłonie na rękojeści, przynajmniej starasz się. Koncentrujesz się przy tym. Przez chwilę jest trudno, bo nie możesz złapać sobie jeszcze te kości poprzedniego właściciela zaciśnięte na rękojeści. Ale w pewnym momencie, słuchaj, kości odpadają. Więc udaje ci się złapać pewny chwyt. I w tym momencie czujesz, jak kolce wystrzeliwują z rękojeści, po prostu wbijając się w twoją dłoń. Zadając ci 10 obrażeń kłutych. Wow. Momentalnie, słuchaj, puszczasz miecz, który upada w błoto. A mogę nie puszczać? Mogę nie. Spróbować nie puszczać? Okej. Okay. Kolce widzisz się chowają. Ale tak, wyczuwasz magię z tego miecza. Dosyć potężną aurę, bym nawet powiedział. Gdyż jak jeszcze wykrywasz magię, to od Barbina trochę zalatuje i od Amfeda w sumie też. Do Amfeda się spodziewałem, ale od Barbina? A potem mówię, a, sztylety, racja. Masz sztylety. Poczułaś to też? To co ja? Mianowicie? To gdy chwyciłem ten miecz. Kolce. Tam jest jakaś dziwna energia, której nie czułem do tej pory. Myślałem, że to było dziwne. No, odrzuciło mnie. Wskazując twoją rękę, masz przebitą dłoń w paru miejscach. Tak, pojawiły się na rękojeści kolce. Spróbuj mnie utrzymać przy koncentracji. Spróbuję jeszcze raz. Chcę zrobić to jeszcze raz. Wiedząc, co się stanie. Więc tym razem chcę się skoncentrować i być przygotowanym na ból, który nadejdzie. Chcę go dłużej utrzymać. I... Dobra, ty łapiesz znowu za miecz i znowu kolce tak. Bijają się w twoje ciało z tak. I jeden próbuję... obrażeń. Próbuję przezwyciężyć tym razem. I już proszę rzut obronę na kondycję. Walczymy z mieczem. 10 równe. Niestety. Starałeś się, słuchaj, trzymasz go przez chwilę, ale kolce coraz bardziej się wbija i czujesz jak niemalże na wylot już przechodzą ci przez środek dłoni. Puszczasz i to twoja cała dłoń jest niemalże pochardzana. Okej. Dobra. Co robisz, Wireus? I z kim rozmawiasz? Dobra, już kobieta dalej się odzywa, twoja patronka, ale może istnieje inny sposób, słuchaj. Jaki? Może będę w stanie mu pomóc, znowu podchodzi do szkieleta. Jak Wireus mówi, to jakby on... Jak Wireus mówi, to się patrzy gdzieś, nie? To się patrzy się pewnie na... Jego, on się patrzy na patronkę, tak? Ja jej nie widzę, ale... Dla mnie w przestrzeń, tak. Ja chcę stanąć w miejscu, jakby w którym się patrzy. Wireus, do kogo ty rozmawiasz? To tak jakby nikogo tu nie ma, oprócz mnie. Wiem, za młody jesteś. A zaraz wszystko wyjaśnię. Dowiecie się wszystkiego. No to może... Wyobraź sobie, że jest niewidzialna kobieta, z którą rozmawiam. Kobieta gładzi
A ty mówisz, że ty jestem szalonym niziołkiem. Wolnij mnie. Wolnij mnie wreszcie. Może uda mi się sprawić, jak będę miał pełną moc. To go ożywię. Mamy już klucz. Klucz? Tego strażnika. Ta płyta. Ona jest kluczem do wieży? Czemu nie mówiłeś wcześniej? Znaczy ten dysk. Coś notatki, innego jest kluczem. Notatki tego... Damazo. Damazo. Mówiły o tym, że to jest klucz do... więzienia, które stworzył. Mojego więzienia. Do jakiegoś by innego. Tylko jak go wykorzystać? By z tego więzienia cię uwolnić. Puszczaliśmy ten dysk za pomocą tego czegoś, co odtwarzało ten dysk, co puszczało z niego muzykę. I uaktywniliśmy go tym samym, ale nic się nie stało. Dalej jesteś w więzieniu. Może musisz znaleźć samo więzienie, portal, który mnie więzi. Nie jestem pewna, gdzie jest dokładnie. Jedyne miejsce, w którym byłam, to jakieś góry i wieża. Tak, wieża, pamiętam o niej. To wieża, którą postawił Damazo. Ta jedna z pierwszych wież magii. Amfet! Gdzie mówiłeś, że jest Magnus? Pokazuję kierunek. Tam w stronę gór, za górami. To znaczy, że musimy się cofnąć? Całą drogę, którą przeszliśmy. Amfet, chodź jeszcze na chwilę. O co ci chodzi, Karle? No to ja podchodzę. Twilousem jest coś nie tak. Gada do siebie. Widzę. Mówisz, że jakąś kobietę widziałem. No dobrze, no straciliśmy członka drużyny. No każdy to przechodzi na swój sposób. On widzi kobietę. Ja no jestem trochę smutny, ale nie ufałem za bardzo. Być może wiem, jak mu pomóc. Ja też jestem, ale wirusa popierdoliło. Dobrze, no czasami tak bywa. Uspokój się. Ej, skończ się tam pogaduszki. Mamy robotę do zrobienia. I to teraz cicho, jeszcze więcej niż przed chwilą. Cicho bądź, to ty do siebie gadasz. Czy mogę puścić Eldritch Blastem w niego? Proszę. Co bym chciał zrobić? Znaczy tak. Na pewno miecz chcę zabrać. Nie wiem, czy była jakaś pochwa, w której trzymał ją Otto. Czy go Otto. Jeżeli nie, no to w jakiś sposób przepasać gdzieś koło pasa. Starając się teraz już nie okaleczać ręki, bo ewidentnie miecz mnie odrzuca i połączył się w jakiś sposób z Otto. Ale on nie może tu zostać, bo może no właśnie, go wyłada. Bierzesz jakąś szmatę i po prostu zawijasz go delikatnie materiał i chowasz do plecaka. Czy coś jeszcze z Otto jest, co można by zabrać? Czy cała reszta, plecak i tak dalej, wszystko skamieniałe? Wszystko zamieniało się w kamień. Okay. Dobrze, teraz mu nie pomożemy. Ale to teraz nie znaczy, możecie zabrać jego kawałek. I ta druga część ciała eksplodowała. Takie odłamki leżą tu i tam. Ja może to w sumie dłoń wezmę jego? Tą, która trzymała... miecz? I o, przy okazji, zobaczę, czy na kościach są jakieś nacięcia od tych cierni. Że one tak głęboko może weszły w dłoń od to. Czekaj, co? Jakie ciernie? Dłoń od to trzymała też ten miecz. I patrzę, czy no, jak ja próbowałem zapłać miecz, to ciernie wyskoczyły mi w dłoń. Więc patrzę, czy na dłoni od ta, tej kościanej, są ślady po cierniach. Czyli na przykład przybiło się do kości. Czyli kość jest całkowicie normalna. Nie ma żadnych śladów, żadnych rys. Tych otworów, żadnych dziur czy pęknięć.
Dobra. Wiemy, gdzie dokładnie jesteśmy. Albo chociaż mniej więcej. Gdybyśmy wiedzieli. Mapę. Możemy ustalić swoje położenie. Jak tu trafić z powrotem? Słuchajcie, musimy się udać do Lundar w takim razie. Zapasy zrobić jak najszybciej. Nie zostajemy tam na długo, najwyżej na noc. Bierzemy zapasy, bierzemy co się da i najszybszą drogę w kierunku Magnusa, bo skoro on jest taki potężny magiem, jak mówiłeś, no to chyba tylko on w takim razie będzie mu pomóc od to. Chyba, że trafimy jeszcze na jakiegoś kapłana, ale jak wiemy, kapłani w tym miejscu nie są zbyt przyjaźni dla nas. Cholera, Otto, co żeś się wpakował. Otto kiedyś wspominał o jakiejś cholernej, ten co go gonił. Jakaś klątwa jego rodu, to co się z nim stało. Być może to teraz zadziałało. Nie wiem, wiem, że tak co do tych kleryków, no to przepraszam bardzo, ale to ty jesteś tym, który nie chowa zmutowanej ręki i oka. No i? No i przez to nas nie lubią. Jakby sorry, to jest jakiś to jest demoniczny shit, który mówiłem, żeby odciąć już bardzo dawno temu. A teraz jeszcze gadasz do siebie i mówisz, że widzisz niewidzialną kobietę. Podchodzę do Barbina. Nakładę mu na głowie moją zmutowaną dłoń. Tak delikatnie paznokciami się staram wdrapać w jego skórę i mówię: słuchaj mnie, mały genderze. Uratowałem ci dupę już niezliczoną ilość razy, nie mówiąc o tym, że wyciągnąłem cię z paszczy śmierci. Więc okaż trochę wdzięczności i szacunku. Słuchaj, nie, wiesz, ściągam twoją rękę z mojej głowy. Słuchaj no ty mnie. Też uratowałem wam dupę co najmniej kilka razy. Jakbym was oddał, po prostu zgłosił paladynom, to mógłbym nawet takie pieniądze za was dostać, za heretyka, którym prawdopodobnie w ich oczach jesteś. Powiedz nam, o co chodzi w końcu, bo jak dla mnie, to ciebie po prostu popierdoliło od jakiegoś czasu. Afet, słyszałeś? Najpierw zmutowała ci ręka, potem zmutowało ci oko, a teraz gadasz do siebie. Afet, słyszałeś? Mówisz, że z wielką łaskę nam sprawił, że nie wydał nas. Przepraszam bardzo, powiedziałem, że mogłem to zrobić. Bo absolutnie mogłem. Czyli innymi słowy... Zrobiłeś nam wielką łaskę, że tego nie zrobiłeś. O wielki Barbinie, dziękujemy ci za twoje poświęcenie. Okazałeś się wielką odwagą, męstwem i prawdziwym duchem wojownika, że tego nie zrobiłeś. A teraz, kurwa, jak chcesz znać prawdę, to wam już wszystko powiem. Mnie zaczyna denerwować to, że co chwila coś się z tobą dzieje, a ty tylko mówisz, nie, nic takiego. Ręka mi tylko zmutowała na fioletową z paznokciami dziwnymi, trójkątnymi, a oko stało się białe. A teraz gadam do siebie. Nic takiego się nie dzieje, co ty? Na pewno mnie nie popierdoliło. Wyciągam lutnię, tak kładę mu przy twarz, żeby dosłownie całował moją patronkę na lutni. Widzisz to? Widzisz ją? No, widzę. Z nią rozmawiam. Widzę jej normalną postać, która ze mną jest i to ona daje mi całą moc, którą posiadam. Wiesz, jak to szalenie brzmi? Może chciałeś znać prawdę, więc proszę bardzo. Potrzebowałem więcej mocy, by móc pomagać tym, którym chcę pomagać. Potrzebowałem więcej mocy, by móc chronić wasze jebane tyłki. I chcę dalej to robić. Chcę chronić jak najwięcej tyłków. Każdego, kto na to zasługuje. A nawet jeśli nie zasługuje, to być może nadejdzie jego czas na odkupienie swoich win. Ale... moc wiąże się również z kosztami. Na ten moment kosztem jest to, kosztem jest to i kosztem jest to. Nie wiem, czy nie poniosę ich jeszcze więcej, jeżeli będzie trzeba. Zadowolony? Już wiesz wszystko? Dziękuję. Amfa, ty pewnie wiesz o takich rzeczach, jak jakieś dziwne istoty, które dają moce. Więc wytłumacz Barbinowi. O co chodzi? No sam nie jestem pewny. Ale to prawda. Bogowie nie są jedynym źródłem mocy dla kapłanów czy magów. I też jestem na to dowodem. Pozwolę ci się wciąć. Bogowie są jedynym źródłem magii. No to ja nie wiem. Ty jesteś tego dowodem, że...
coś, co się pojawiło wczoraj, chciałeś to wytłumaczyć, słuchaj. Ale Bartek... Że czerpiesz moc z szarego kamienia. Szarego klejnotu. Kurde. No to ja nie. Jesteś potomkiem, bo tak nazywano pierwszych użytkowników magii, którzy korzystali z magii chaosu, nie z magii podarowanej im potem przez bogów. No właśnie, magii. Czyli nie, moja magia nie pochodzi od bogów, tylko z chaosu. Dokładnie. Tak, ale ogólnie przyjęta nauka mówi o tym, że magia pochodzi od bogów. No dobrze, ale od ja mówię... Od trzech bogiń księżyca. No tak. Lunitari, Solinari i Lunitari. Ale ja mówię, jak jest naprawdę, a nie jak jest książka. Dokładnie. Dobrze. Chyba, że są jeszcze jednorożce, ale jednorożce są dziwne. No to prawda. A jednego prawie widzieliśmy. No bo ale są dziwne. Uciekł. Amfet nie chciał nigdy przywołać. Dobrze, słuchajcie. Co robicie dalej? Ściemnia się. Trzeba założyć obóz. Czy tutaj, czy kawałek dalej? To ja chcę jeszcze podejść do tych skamieniałych posągów, skamieniałych osób. Mhm. Czy ktoś ma coś cennego, albo ma jakiś klejnot rodowy, albo broszkę? Rzuć na śledztwo. Może też być na przykład jakieś rękawice z haftem rodowym. Mhm. Coś takiego. 12. Oglądasz pozostałe figury. Niestety jedyną rzeczą, jaką znalazłeś, to jest to lusterko. Jest popękane. Jest taka pańczynka pęknięć. Jest metalowe z trzema szlachetnymi kamykami w rękojeści. Takimi bardzo malutkimi, ale jednak szlachetnymi. Okay. Całe jest umocone w błocie. Ponadto większość figur, słuchaj, była w jakichś takich pozach bojowych. Mhm. Lecz najprawdopodobniej broń, jaką trzymali, spadła bądź rozpadła się. Nie wiesz, ile tutaj stoją. Być może wieki. Znaczy no, tysiąclecia tak naprawdę. Aczkolwiek zawędrowałeś, słuchaj, w krzaki cierniowe, gdzie leży martwa bestia. I zajrzałeś ponad nią i widzisz usypany taki okrąg z kamieni, błota i ziemi. Taką małą nieckę, gdzie znajduje się w środku pełno kości. Okej. Okay. I w środku tego błota, słuchaj, widzisz jedno jajo. O! Takiej wielkości... Księżnica. Takiego kubka. No, no. Błękitne jajo spore. W takie czarne ciapki. Czy ono jest jakoś zabezpieczone, ciepłe? Po prostu co leży? Jakieś błotem obsmarowane czy coś? Możesz rzucić na przyrodę. Okej. Okay. Słuchaj, jajo jest całe. Nietknięte, nienaruszone. Być może to jest jajo bazyliszka. Być może, słuchaj, stoisz teraz w jego gnieździe. Co by wskazywało na te wszystkie kości małych zwierząt, które tutaj się walają. Albo to jest pułap. Może tak. Mina, słuchaj. Jak podniesiesz, to wybuchnie. Dobra, biorę te jajca. Dawaj jajecznicę. Podnosisz jajo, słuchaj, nic się nie wydarzyło. Masz jajo. Masz jaja, żeby podnieść to jajo. Jest ciężkie, słuchaj. Go trochę nim potrząsasz, to masz wrażenie, że jesteś w kwiatku. O! Nie potrząsam nim za bardzo. Nie chcę zrobić tego, co jest w środku. Dobrze. Amfet. Mogę rozchować na plecaka? Jasne. Koła. Zabezpieczasz jeszcze szmaty, słuchaj, żeby się nie zbiło w środku. I
Mistrzu gry, czy ja, czy ja ten miecz poznałem, że to jest ten miecz, który był tam long time ago w krypcie? Long time ago w krypcie widzieliście wszyscy? Widzieliście wszyscy? Tak, ja byłem chyba nawet najbliżej, bo rozwalałem runę. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że ten miecz się zmienił. Wcześniej był bardzo ładny i szlachetny i w ogóle potężny, a teraz jest taki zardzewiały i mało okazały i wygląda jak rupieć. No tak, ale jakby struktura i wygląd tego miecza pozostały takie same. Ustawiam. Nie, wcześniej były, jakby... słuchaj, takie rękojeść, jelec, był w formie ptasiej skrzydeł. Teraz jakby te skrzydła, pióra odpadły i został tylko taki goły metal. Wygląda podobnie, ale to trochę wygląda, jakbyś wziął ten miecz, wsadził do wody i tak by leżał, leżał, okay. i leżał. Dość dziwny ten miecz przy okazji, ale nieważne. Nic nie zrobimy więcej, więc albo idziemy spać, albo idziemy jeszcze kawałek. Decyzja, szybko, bo nie mamy dużo czasu. Zresztą nie wiem w sumie, ile mamy czasu. Amfet, ile to może zająć? Takie klątwy. Czy one mają na przykład, nie wiem, jakiś okres, gdzie jeżeli się odczaruje, to znikną szybko? Czy raz rzucona zawsze będzie z taką samą siłą? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że po kilku tysiącach lat mogą osłabnąć. Obawiam się, że nie mamy tyle czasu. Idziemy jeszcze kawałek? Macie siły? Chodźmy. Idźmy. Czy mięso bazyliszka jest jadalne? Rzuć na przyrodę. Dobrze. Jak rzucisz naturalną, jedynkę cię zabija. No bez mała. 4. Coraz lepiej. Nice. Przepraszam, 3. Wrzuciłeś 2 razy. Trójkę wrzuciłeś. Trójka była nam wcześniejsza. Dobra, trójka, tam. Czwórka, nie ma, to jest dużo okay. Zaśnienia. Myślisz, że słuchaj, no tak, to jest przecież mięso. Dobra. Każde mięso jest jadalne. Prawda. Mówię, że skoro mamy trupa bazyliszka, to czemu by się nim nie posilić? Jest wielki i silny, może też nam doda sił. I wykroję jakiś kawał spory, żebyśmy mogli go przygotować na kolację. Teraz na pewno nic nie zjem. Nie wiem, czy nawet na kolację coś ruszę. Cholera, tu Otto jako trup stoi. Przejdzie mi teraz przez gardło. Ale to szybko. Nie wiem, czy to rozumiesz, ale ważni ludzie odchodzą czasami z naszego życia. Czasami bezpowrotnie. Słuchaj, widziałem, jak na moich oczach umierałeś ty, umierał Otto, jego dusza nawet wyszła z ciała. Cholera, Barwin, ty byłeś trawiony przez to krzyczaste gówno, ale jednak tu stoicie. Więc jednak pozwolisz, że będę upierał się przy tym, że nawet rzeczy teoretycznie niemożliwe da się cofnąć. Tym bardziej... A inaczej, nawet jak... Skoro moja patronka powiedziała, że to może być klątwa, którą da się odczynić. Ale nie możemy stać bezczynnie i zastanawiać się, o, może umarł, a może nie. Działania. Nie możemy czekać. Słuchaj, ale nie rób wszystko. Jakby słuchaj, ja wiem, że ty chciałbyś jak najszybciej Otto wskrzesić, odczynić klątwę. Ja też bym to chciał, ale nie możesz bardzo pochopnie. Jesteśmy w środku bagna, dosłownie. Nie wiadomo, czy jeszcze nie ma tu czegoś gorszego niż ten bazyliszek. Jak dasz się ponieść, to możesz nas wszystkich ponieść, ale na noszach, do grobu. No to lepiej bądźmy czujni, sądzisz? Ja nie mówię o tym, żebyśmy, że ja nie mówię o tym, że nie jesteśmy czujni. Mówię o tym, że nie można, nie możemy dać się ponieść sytuacji. Ale stanie w miejscu i tak nic nie zmieni. Barwin, tak musimy iść dalej. Jaka jest pora dnia, Bartek? Jest już późny wieczór. Jest. Wireus, jest już późno, a my nie mamy miejsca na obóz i nie mamy nawet tak, więc nawet nie mamy go rozłożonego. A tutaj mi się wydaje, że jest chyba w miarę nawet sucho.
na tej wycepce, że tak powiem. Patrzę na słońce i faktycznie jest tak ciemno? Że już powinniśmy rozbijać? Godzinę, półtorej może być już. Ciemnica. Ciemno. Dobra, chodźmy stąd, nie obozujmy na bagnie, gdzie mieszkał Bazyliszek. Chociaż kawałek, 10 minut, 30, tyle ile możemy, by jak najwięcej nadrobić drogi. No chodźmy. Let's go. Dobrze, słuchajcie. Chcę, żeby każdy z was wykonał test na sztukę przetrwania. Gdyż ruszacie dalej przed siebie. Na południe, południowy zachód w sumie. Przynajmniej tak staracie się podążać. Udało wam się znaleźć suchszy kawałek lądu, gdzie rozłożyliście malutki obóz. Małe ognisko rozświetlało okolice. Wróciliście na ruszt mięso Bazyliszka. Niestety to nie było najlepszym pomysłem tego wieczoru. Ja. Wszyscy się pochorowaliście. Ja nie chciałem jeść, ale okej, zjem. To by się równało tym samym. Wszyscy dostrzegacie jeden stan zmęczenia. Co? No. I hate you, Amphet. Myślałem, że to da się jeść. No, weszło gładko i wyszło równie gładko. Słuchajcie. Idziecie dalej przed siebie. Mijały kolejne dni waszej wędrówki przez martwe bagna. 3 ciężkie dni mozolnej wędrówki przez ten ohydnie nieznajomy i nieznany krajobraz. Ja chcę coś zadeklarować. Co? Chciałem zadeklarować, że pewnie czasami robimy jakieś postoje, bo jest ciężko iść i tak dalej. To proszę Wireusa, aby użyczył mi książek, które kupił. Jeśli nie czyta ich, to ja bym chciał. Przeglądam wszystkie swoje książki. Jeżeli którąś udało mi się wcześniej przeczytać przed snem, to tam mu ją podaję. To chyba fan. Tutaj podajesz mu książkę jedną, której nie czytałeś. Żaden notatnik. Okej, dobra. Jak zobaczę jakieś zielsko cenne, bagienne, to też zbieram. To rzuć. Znasz zasady, rzuć na sztukę przetrwania. Jak tam tak było? Jesteśmy na bagnie, więc to jest test ułatwiony. Czy to, co znajdziesz, to sobie znajdziesz. Czy my spaliśmy? Tak. Dajcie mi chwilę. 16. Gdzie jest? Tu jest. Tu jest i teraz tak, słuchaj. Fedzie, Robercie, już ci wysyłam księgę na Discordzie. Będziesz mógł przeczytać na głos nam wszystkim. Dobrze. No nie, jest ponad 2000 znaków. No nie, a ja nie dostałem. O nie. Bo nie mówię, że chcesz przeczytać. To jest jakiś argument? poczekaj, dokąd się skupiłam. Tracisz. Czekaj. Bez tego. O Boże, ale dużo. Możesz przeczytać sobie dla siebie, ale możesz też przeczytać dla wszystkich. Czy przeczytać wam? Oczywiście. Dobrze. I całość jest, słuchaj, zapisana w bardzo archaiczny sposób, językiem gigancim. Ale znam go. Tak, potrafisz to odczytać, ale i tak masz z tym, słuchaj, problemy. Jest naprawdę tak, jakbyś czytał staropolszczyznę. Rozumiem. No dobrze, to ciekawsze rzeczy, które udało mi się wyczytać z tej książki i które udało mi się rozszyfrować. Nie, to jest dosłownie to, co jest na tym napisane. A, to jest to, dobra. Cienka ta książka. Po prostu język giganci jest, słuchaj, obszerny, więc mało śmiech na jednej stronie. Okej, dobrze. Mają wielkie długopisy.
No w sumie ma to sens. Dobrze. Podczas wieku narodzin gwiazd Kidukel oszukał Reorksa, aby stworzył szary klejnot, aby pomóc w zakotwiczeniu neutralności na Krynie. Aby zachować równowagę, Reorks planował zabranie tylko fragmentu chaosu do pułapki w szarym klejnocie. Nie uchwycił tylko fragmentu, ale całe bóstwo zostało schowane w kamieniu. Kamień stał się odczuwalny z potrzebą napędzania świata, aby wprowadzić chaos i zmienić wszystko, z czym się zetknął. Aby temu zapobiec, Reorks uwięził szary klejnot na księżycu Lunitari, ukrywając go przed innymi bogami. Nigdy nie powiedział żadnemu z innych bogów, że uwięził boga chaosu w kamieniu. Lunitari, Solinari i Nuitari, choć zobaczyli magię w kamieniu i sądzili, że dzięki niej mogą przenieść magię do Kryny. Następnie zaczęli planować kradzież kamienia. Szary klejnot pozostawał jednak na Lunitari przez tysiące lat. W końcu Reorks pozwolił, aby ludzie stali się jego wybranymi i zostali nazwani kowalami. Kowale uczyli się u jego stóp, a ich umiejętności rosły. Tak bardzo, że kowale stali się dumni i wyniośli. Zrozpaczony tym, Reorks przeklął ich, zmieniając ich na zawsze w krasnale, czyniąc z nich majsterkowiczów, których wynalazki nigdy nie zadziałałyby tak, jak powinny. Lata później Hidukel oszukał jednego z tych gnomów, imię jego Milgas Gadzmar, w celu kradzieży szarego klejnotu z Lunitarii. Gnom użył samobieżnej drabiny przedłużenia księżyca, aby wyrwać klejnot z Lunitarii i zaczął wracać go do Kryny. Kiedy gnom wracał, stracił kontrolę nad szarym klejnotem i spadł on na Kryn. Kamień oszalał, przecinając świat, wprowadzając chaos i zmiany. Śmiertelnicy, flora, fauna i zwierzęta są zmieniane. Reorks zobaczył chaos i zniszczenie, który przyniósł szary klejnot i zlecił swoim gnomom znalezienie i schwytanie go. Gnomy natomiast wyruszyły za klejnot. Gdy gnomy ścigały szary klejnot, akolita Zivin Gargat otrzymał moc do przechwytywania szarego klejnotu. Dysponując zawczasu wiedzą daną od Boga, mag uwięził szary klejnot w wieży. Na szczycie wieży znajdował się ołtarz, aby jego światło rozjaśniało całą okolicę. Gnomy dowiedziały się o schwytaniu szarego klejnotu i poprosiły Gargata, aby zwrócił im kamień. Odmówiono im, a gnomy zaplanowały pełny atak na wieżę Gargat, aby schwytać klejnot. Gnomy obległy wieżę i ostatecznie przebiły ścianę. Gdy mieli schwytać szarego klejnot, jaskrawo szare światło świeciło na krasnale, zmieniając ich. Te gnomy, które były ciekawi klejnotu, stały się genderami, a te, które chciały zarobić na kamieniu, stały się krasnoludami. Na ostatniej stronie jest tylko kilka słów. Szary klejnot odleciał, opuścił Kryn. Tyle. Co jeszcze chcieliście robić? Ty jeszcze, Amfedzie, po drodze zbierałeś zioła. Pytanko ja mam. Mhm. Czy my spaliśmy? Tak. Czyli długi odpoczynek wchodzi w grę? Ale bez utraty zmęczenia.
Możecie rzucić... Chociaż czy możecie? Będę traktował to trochę jak krótki odpoczynek, bo tu raczej nie jest wam wygodnie. Więc wszystkie wasze umiejętności zaklęcia wracają, ale możecie też rzucić na punkty wytrzymałości, jak przy krótkim odpoczynku, lecz te kostki już do was nie wrócą. O kur... Nie wrócą? Nigdy? To kiedyś wrócą, jeżeli odpoczniecie w fajnych warunkach, słuchajcie, na łóżkach, a nie w błocie. Kurde, no dobra. I ty rzuciłeś, Amfedzie, 16? Tak. Czy masz otwarty dokument, który ci wysłałem kiedyś tam z zasadami zbierania ziół? Teraz nie, albo... To mogłeś znaleźć gorzknik, albo kozłek lekarski, albo złocień maruna, albo jeżówkę, albo wiesiołka, albo rumianek, albo dowolną niemalże kombinację, w którą udało ci się... Znajdę złocień maruna. Dobra. Jeden? Jeżeli zbierasz codziennie, to może rzucić, słuchaj, 3 razy. To był twój pierwszy rzut. Dobrze, to jeszcze 3 ułatwione? Tak, bo jesteście na bagnach, tu się łatwo zbiera zioła. 16. No to wychodzi na to, że znowu złocień maruna. Dobra, no i masz jeszcze raz. Jeszcze 2. Nie, 3 razy łącznie z tamtym. A, no dobrze. Czy 17, to chyba 17, prawda? No nie pamiętam teraz. 8. Nie, dobra. No 8 to jest, słuchaj, udało ci się znaleźć rumianek ostatniego dnia. Dobrze. Najlepiej. Wezmę go. Na lepszy sen. Dobra, i jeszcze... Ja zrobię tak. Najpierw za pomocą drugiego oddechu leczę się 1k10 plus 1. 4. Dobra. Potem jest krótki odpoczynek. Znaczy, no, śpimy, ale to się liczy jako krótki odpoczynek, więc znowu mogę to zrobić. No niby tak. Znaczy, prostu... jak najbardziej tak. Rzucę kościół. Można sobie tak rzucić 3 razy, no. Bo my idziemy kolejne 3 dni całe? Tak. Zrzucę jeszcze tak 2 razy. Okej, no to ja mam max HP, bo w takim razie obejmę siebie uzdrawiającym światłem. Tak, możecie się magicznie leczyć, nie ma problemu. Po drodze wasze rany się zaklepiają, blizny znikają. Ale poziom zmęczenia zostaje. Tak, ale poziom zmęczenia zostaje. Dobrze, słuchajcie. I tak wam mijały te ciężkie 3 dni wędrówki. 3 dni ciężkiej, mozolnej wędrówki przez niezmienny krajobraz wysokiej trawy, cierniowych krzewów stojącej wody, grząskiego błota i ograniczającej widoczność ciepłych wyziewów bagiennych. Zachowywaliście przez ten czas też ostrożność, nie chcąc wpaść na kolejne legowisko jakiegoś monstrum. Robiliście też częste postoje. No i przypomnieć też trzeba, że zdarzyło wam się w przyszłości gubić drogę na dzikich ostępach. I proszę powiedzcie mi wasze wyniki na sztukę przetrwania, którą wam kazałem rzucić na początku, wcześniej. 11. 11. 9. I 17? Tak. Dobra. Dobrze pamiętam. No, kierunki. Przez te dni jedliście też to, co udało wam się znaleźć czy upolować. Mieliście też mięso z hien. Lecz po zjedzeniu jego wspólnie przysięgliście, że tego paskudztwa już nigdy nie włożycie do ust. Drugiego dnia na obiad były ryby, jakie udało wam się złapać w czymś, co mogło być stawem. Smakowały mułem i stojącą wodą. Nawet przyprawy Amfeda tutaj nie pomogły. Trzeciego dnia Amfed z kolei upolował węża. Wielkiego węża błotnego.
Nawet nie próbuję tego jeść. Ja zajadam. To jest podobno przysmak. Boż. A na podwieczorek były olbrzymie larwy, takie białe. O. Fuj. Delicious. Yummy. I dajcie mi sekundę. I tak pod koniec trzeciego dnia, po starym trakcie, czy jakiejkolwiek innej drodze, nie ma ani śladu. Każdy następny krok jest coraz trudniejszy. Macie wrażenie, że bagno w każdej chwili chce was pochłonąć w całości. I że wy również zostaniecie tu pochowani żywcem. Będziecie nawiedzać to miejsce. Wireusie, zatrzymujesz się i spoglądasz na swoje buty. Twoje nogi aż do kolan są oblepione kilkucentymetrową warstwą błota. Zastanawiasz się, czy faktycznie masz jeszcze buty na stopach, czy nie zostały pochłonięte przez błoto. Amfedzie, ty obracasz głowę i spoglądasz na grającą skrzynkę. Jest cała w błocie. Zastanawiasz się, czy będzie jeszcze grać, czy przypadkiem od paru dni nie dźwigasz bezwartościowego już grata. Barbinie, nie pamiętasz, kiedy ostatnio się tak wynudziłeś? No. Nic się nie dzieje. Absolutnie. A tamten cierniowy krzak przed wami, to masz wrażenie, że już go widziałeś 40 razy. Z tego wszystkiego zacząłeś też liczyć swoje włosy na głowie. W tym czasie rękami naniosłeś na głowę tyle błota, że sformowało cię teraz taka czapka, niczym turban. Tak stoicie, zrezygnowani. Nagle odwracacie spojrzenie, gdyż dociera do was monstrualne, groźne wycie. Odwracacie się i widzicie młode drzewko, które rośnie gdzieś na horyzoncie, które właśnie przewraca się na bok. Przy nim stoi olbrzymie, zielone cielsko trolla. Widzicie, jak wrywa korzeniami drzewko. Idźmy od niego. Chowamy się, ale nagle czujecie, jak coś na was wpada. Na wasze plecy. Cześć, co? Wywracając was całkowicie prosto w bocko. Jakby patrzeć, kto mnie wywalił. Show yourself! Co się dzieje? Wyciągam. Mówi... I mówi... Riv glebę, jeżeli wam życie miłe! I nagle... Wielki podmuch wiatru przeleciał nad waszymi głowami. Zobaczyliście tylko ogromny cień, jaki nad wami przeleciał. Podnosicie głowy nad błota, aby tylko ujrzeć, jak wielkie, ostre szpony gigantycznego orła zaciskają się na cielsku trolla. Bezproblemowo podnosi się ku górze, podnosząc masywne cielsko bestii. Widzicie, jak zielona posoka ścieka między szponami potężnego ptaka. I obydwoje odlatują w niebo. Widzicie, jak zatacza monstrum, wielki ptak, łuk nad waszymi głowami i niknie gdzieś we mgle pomiędzy chmurami. Co tu się stało? W tym momencie, słuchajcie, zrobimy sobie krótką przerwę. Znaczy, w sumie nie taką krótką. Halo, ile minutową? 15 minut. 15-minutową, słyszę. Zatem... Widzimy się za 15 minut, słuchajcie. Jesteśmy po przerwie, witam serdecznie ponownie. Bez zbędnych tutaj ceregieli, od razu wracamy z potem na tory naszej przygody. Tak. No dobra, jednak będą parę ceregieli. Ostatnia scena, słuchajcie, podobała mi się, żeście nie porzucili, od to tak po prostu umarł i tyle. Więc daję każdemu z was po jednym punkcie szczęścia. W sensie Amfedowi, Wirusowi i Barbinowi. O. Wznoszę przeciw, Barbin nic nie zrobił, chciał go od razu porzucić. Gramy zespołem. Ej, to wy jesteście magicznymi. Tak.
wznoszę o podzielenie punktu szczęścia Barbina na pół między mnie i Amfeda. Ja też się na to zgadzam. Trzeba a ja nie. Skończyć. A ja nie. Zadowoleni? Dobrze, cicho. Wracamy. Byliście właśnie świadkami, jak wielkie bydle, zielony troll, został porwany przez monstrualnego ptaka i zabrany z ziemi, poszybowali razem ku przestworzy. W tym czasie w was coś wpadło. Coś, co wrzasnęło Kray Ray, czy... Jakie to inne były słowa. Kryćry, o. Podnosicie się, się z błocka. Oczywiście Amfedzie instrument poleciał ponownie w błoto. Sięgam po niego. Sięgasz po niego, jest całe utytłane. Masz wrażenie też, że coś w środku jest luźne, brzęczy. Rzucę na prawe, będzie git. Odwracacie się, słuchajcie. I widzicie... Kogo widzicie? Proszę, Robercie, opisz. Kogo widzą? A widzicie? Krasnoluda. O. Jej, kolejny mojego wzrostu. Znaczy, trochę widzicie Krasnoluda. Pierwsze, co dostrzegacie, to jego piękna, soczysta, gęsta broda. Zapleciona w warkocz, taki jeden konkretny. Luźno, ale jest zaplecony. Rude włosy, po bokach wygolony, lekki kucyk z tyłu. Po środku taki wielki kartoflowaty nos, pypciem i centralnie na nosie. Małe, jasno-brązowe oczka. Jeżeli chodzi o ubiór, to zbroja skórzana, bez rękawów. Rękawy tylko wystają od koszuli. Ręce są zakryte rękawicami z takimi metalowymi ćwiekami, czy tam takimi kurkami metalowymi na knypciach. Takie raczej normalne takie spodnie, buty takie, one nie są dobrej jakości, ale one są, jak później się przejrzycie, one są zadbane. Nie wiecie dlaczego po płocie, ale są zadbane. Pas, szeroki pas, za którym jest toporek, sztylet, kozik taki bardziej, z zdobioną rękojeścią drewnianą. Po drugiej stronie są trzy mieszki, czerwony, jasno-brązowy i brązowy, ciemny. Czerwony jest taki bardzo opchnięty, jasno-brązowy jest opchnięty, ale w taki dziwny kształt kwadratu, prostokątu. No i najcięższy jest jasno-brązowy, jakieś tam widać elementy. Nie wiecie w każdym bądź razie, nie umiecie sobie wyobrazić, co tam może być. Na plecach plecak, jeszcze przy pasie przypięty z tyłu kołczan z bełtami, w ręce ciężka kusza, w kolczyku, w uchu kolczyk. Tak jak później możecie się przyjrzeć, jest kiepskiej raczej jakości, niezbyt kosztowny, ale co dziwne, jak patrzycie, najbardziej to Wireus może zauważyć chyba, że to jest robota jednak może elfów. Z jeszcze takich bardziej szczegółowych rzeczy to na lewym ramieniu tatuaż niebieski, przedstawiający ogień, a na ogniu młot. No i widzicie. Z kolei ty widzisz trójkę, słuchaj, bezdomnych obdartusów. No, znaczy się ich opisać teraz nie da. Oblepioni w błocie, cali zziajani, zmęczeni, widać, że po ich wyglądzie twarzy, że są znużeni, zmęczeni. Brudni. Pół elf, pół ork i kender. Przyglądam się im. Później szybko rzucam jeszcze wzrok na te ptaszysko wielkie, które przyleciało. Odleciało? Tak, widzicie, jak długim takim łukiem zawraca z powrotem na północ, w stronę gór. Mało brakowało. Odwraca się. Wyciąga rękę.
Flint. Flint jestem. Tak wiesz, jak wstaję, otrzypujesz trochę. Też ci daję rękę. No cześć. Dzięki za wrzucenie mojej mordy w błoto. Jakbym go nie miał dość przez ostatnie parę dni. Słuchaj, kolego mój drogi. Wolisz mieć ryj w błocie, czy życie po tamtym świecie? Na tamtym świecie. Ptaszur i tak by mnie nie złapał. Nawet mnie nie widział pewnie. Jeszcze nie widziałeś takich rzeczy. Podaję rękę. Mówię, że jestem Amfet i też dziękuję za wrzucenie mordy Kendera w głowę. Polecam się na przyszłość. A tutaj? Jegomość? Patrzę się na Wirousa. Ja trochę patrzę jeszcze oczami za tym wielkim ptaszyskiem. Cześć, Wireus. Daleko do Lunder? Słucham? Daleko do Lunder? Do Lunder? No, Lunder. Oszacować? Wioska niedaleko powinno tu być. Próbuję oszacować, czy jeżeli kojarzę, ile jest? W Lunder, słuchaj, nigdy nie byłeś. Okej. Wiesz co? Nie mogę ci powiedzieć, bo nigdy tam nie byłem. Co ty robisz? Ale byłeś 3 dni temu pod Rulek. Więc ty też 3 dni krążysz tutaj po okolicy. Ale jeżeli chcecie do miasta najbliższego, Rylek, w tamtym kierunku 3 dni. 3 dni? No. Dlaczego nie 3 godziny? Nie jestem dość tego bagna. Drogi kolego. Mam dość tego bagna. Robisz w ogóle? Co robisz w Flincie? A co wy tutaj robicie? Ja sobie robię mały spacer po tych pięknych także krainach. No. A co jest pięknego? Absolutnie nic. Właśnie. Gdzieś w oddali gdzieś widać góry? Delikatnie jeszcze widać takie zarysy. No, widzicie? Góry, to jest piękne. I mi to wystarczy. Czyli domyślamy się, że w kierunku gór idziesz. Wzruszam ramionami. Na razie to chcę... Trapię się po głowie. Gubić kolegów? Trochę się pokłóciliśmy. Ale co wy tutaj robicie? No, próbujemy odnaleźć Lundar tak naprawdę, jak tak. Najszybciej. Przychodzimy z bagien od wielu dni, naplamy się w błocie. No to na co czekamy? Idziemy do Lundar. A nie miałeś iść w góry? Tak. Góry, nie zając, stały miliony lat, nie uciekną. A mnie jeszcze trochę. Bo... jak idzie się samemu, to nie ma się do kogo odezwać. A ja lubię gadać. O! Może weź sobie tego Fendera. Pójdźcie w drugą stronę. Ale co trzy głowy, to nie jedna. Będę mógł się do was trzech zwracać, a nie do jednego. Po co mam brać jednego, jeżeli mogę wziąć trzech? Powoli. Widzę, że twój entuzjazm cię roznosi. Krasnoludzie. No, miły człowiek, znaczy krasnolud. Nie, bardzo się cieszę. Szanuję. Ale chwilę temu straciliśmy towarzysza i próbujemy znaleźć kogoś, kto pomoże go odzyskać. No to nie broni nam sposobu. Inaczej, to nie broni nam podróżować z tym oto tu obecnym krasnoludem imieniem Flint. Czekajcie, straciliście towarzysza? Przewodnik nam Saraca. Się zawsze przyda. Ale coś im się mu się stało. No, w kamień go zamienił bazyliszek. W skrócie ale mówiąc... Tak. Mam nadzieję, że chociaż ubił jednego. Może? Padł martwy.
to chyba musi wystarczyć. Czy znasz drogę do Lundor? A nigdy tam nie byłeś, tutaj. No nigdy nie byłem. Ale może drogę zna. Podróżujesz tędy często? Może chociaż wyprowadzisz nas z tego bagna? Nie, raczej nie. Nie wędrowałem po tych krainach, po tej części krain. Dużo zwiedziłem, fakt, ale nie ta kraina. A Fedzie, ty ostatnio dobrze kierujesz. Ja szczerze głowę mam zasypaną myślami, co zrobić z Otto. Wiesz, w którym kierunku teoretycznie powinniśmy iść? Idziemy chyba dobrze, prawda? Nie zobaczyliśmy. Tak, ale nie zaszkodzi spojrzeć na mapę teraz. Mapa, macie mapę. Mamy. Pokazuj, może coś. W sumie mogę pokazać. No. To zaraz, czy ja dobrą mapę wyciągnę? Chyba tak. Dobrze, też wyciągnę mapę. Proszę wyciągnąć dobrą mapę. Ale nie będę gorszy i też wyciągnę mapę. Teraz, skoro najbliżej jest Orleg. Tak. Tutaj jest. Pokazuję palcem na mapie. Może widzę, że potrafisz pokazać podpisane miasto na mapie. No jak? To już coś. Czy ja wyglądam ci na głupka? Nie, no skądże? No właśnie. Może jeszcze będą z siebie ludzie. Okej. Ale nie możemy teraz zmienić Lundar na Orleg. Właśnie? Czemu nie? Czy powinniśmy? Tego nie zrobić? Czemu nie? Widzę, jeżeli, że po was, że się śpieszy. Teoretycznie, jeżeli dostaniemy się do Orleg, bo jeżeli teraz nie wchodzi mi dostanie się do Lundaru, jeżeli nie ma Otto, bo tylko z nimi musimy rozwiązać tę tajemnicę. A jeżeli Orleg, to co, później powrót w góry? Tak, przyglądam się jeszcze Wireusowi. Fioletowa łapa, bez jednego oka, przypalona głowa. Jeszcze trochę widzę. Wiem, jak wyglądasz. Twoja postać. Zewnie faktu, że kojarzysz jego mości. Właściwie. Jak to kojarzy? A, dobra, proszę. Czy. Tak, wyglądasz, jakby się skojarzył. Grapie po głowie. Kender. Pół-ork, pół-elf. Czekajcie. Tak. Czy wy przypadkiem nie byliście kiedyś kompanii Kruka? Gdzie? Kompanii Kruka? A jeśli tak, to co? Bo chyba was, wasze mordy jakieś takie mi znane. Nie, wyglądamy znajomo tylko. To, nie, tak, no. To tak atrybuty twarzy, wiesz. To nie, jednak no. Ciebie to akurat chyba najbardziej znam, bo żeś się uprzydęgolił piskiem i... Być ja? Może? Gdzie tam? Nie, a ja? Każdy kender wygląda tak samo. No właśnie, każdy kender tak samo wygląda, nie wiedziałeś? Może widzisz. Dla was półorków, dla nas my potrafimy rozróżnić. Nie, no. Widzisz, to nie było piwsko, tylko... Chyba chili, z tego co pamiętam. Nie. Jak nie? Kto miał chili? Kto miał piwo? To miał piwo. Nie pamiętacie mnie? Grałem razem z wami. Kiedy? No w kompanii. Kruka. Mistrzowie, ale... czy przypominamy sobie jego mordę? Gdzie to było? Może rzucić sobie, słuchaj, na inteligencję trudny test? Lukost? Nie, w Lukost? Nie, czekaj. A to nie było jak... Czy Kruk nie miał tego stwora z dziobem? A nie, ja wiem, to było wtedy. No jak spotkaliśmy tego twojego tam brata czy kogoś, Wireus. To wtedy było. To nie, to Jasiu? Nie, ja się nie upiłem wtedy. Nie pamiętam, że bym był. Byłby z kompanii mojego bata, to raczej bym pamiętał. Ile rzuciłeś?
Jest rala jeden, więc dlatego chciałbym próbować się jakoś obronić tutaj fabularnie. Że to jest, jeżeli to było... Masz amnezję. Jeżeli mogę wtrącić fabularnie, może byłem zbyt niski, żebyś zauważył je. Ja tam gdzieś mogłem się kręcić. Generalnie wtedy byliście po walce z goblinami. Dokładnie. Byliście ledwo żywi. I dużo osób się przewijało wtedy przez obóz. Było już ciemno. Za bardzo żeście tam chyba nawet nie rozglądali. Tylko to było takie szybkie: o, cześć bracie, o, cześć. Idziemy spać i idziemy dalej swoją drogę. O, niekoniecznie. Ale niech będzie. Znaczy no, jasne, było jak było. Pamiętacie jak było? Mam tylko nadzieję. Co jednak nie zmienia faktu, że ten krasnolud wam się w oczy nie rzucił. Być może kiedy akurat spał, albo był przyczajony. No nieważne. Jegomościu z gęstą brodą, przykro, ale twoja twarz nic nie mówi. Nieważne. Wracając. Wy tak pół elfy macie. Nie, jak my rozpoznajemy kendery, to wy nie rozpoznajecie ani kenderów, ani krasnoludów. O, to się zgodzę. Pół elfy głupie są. Patrz na Robina. Co powiedziałeś? Co? Ja nic nie mówiłem przecież. Bardzo cieszę. Amfred, bo widzę, że w tym razie z tobą można rozmawiać. Słuchaj, jak uważasz? Liek i potem w góry? Bo Magnusa musimy teraz, jestem już za tym, co mówiłeś wcześniej. Musimy. Jeżeli chodzi o Liek, raczej bym tobie odradzał, drogi jegomości. A co takiego tam jest? A co się nie dzieje? Całe zamieszki. W całym kraju praktycznie. Czy kim w kraju? No a jak? Co się dzieje? A co się nie dzieje? Powiedz, co się dzieje? No. W miastach ludzie rewolucje tworzą. Buntują się. Wiedziałem. O. Patrzę na Feda i... A podobno nawet powiem ci, że w miastach chodzą takie w szarych ubraniach. Ja wiem, może ludzie, nie wiem czy to jest prawda, takie plotki ubiły mi się o uszy, że oni potrafią czytać w myślach i wiedzą, że kto używa magii, a za to kara. Jeżeli nawet nie stos. Więc tobie raczej ostrzegam, żeby tam lepiej nie chadzać. Przynajmniej to. Kender może jeszcze. Co prawda bez ręki, ale by wyszedł z szyby. Specjalnie się obawiam takich rzeczy. Mam ważniejsze sprawy na głowie niż to, że ktoś może mnie potraktować jako heretyka czy cokolwiek innego. Mam przyjaciela do uratowania i nie zawaham się w żaden sposób, żeby to zrobić. I nie będę tracił czasu na strach. Podchodzę, klepię po plecach Pirousa. Słuchajcie, drogi towarzyszu, ale martwy nie pomożecie mu. A jeżeli wy będziecie żyć chociaż jeden dzień dłużej, może znajdziecie sposób. A jeżeli będziecie się pchać w ręce śmierci, to nikomu nie pomożecie. Nawet tamtemu karaluchowi. Tam pokazuje gdzieś tam w przestworze. A nie wiesz jak sytuacja na zachodzie? Że w takim razie jednak wyruszymy do Lunda. Zachód. Po tej części gór może nie wiem jak jest naprawdę. Ale po części Zbald. O, to tam też nie ciekawie. Rycerze się podobno zbroją na centaury. Amfet, od kiedy to boisz się takich rzeczy i nie chcesz jak najszybciej dostać się do Magnusa? Chcesz. Cały czas o tym mówisz. W ostatnich wydarzeniach nie jestem pewny, czy on na pewno jest. Słuchaj, jedyna osoba, którą... Wiesz, że wyczuwasz jakąś energię w jego stronę. To jest jedyna osoba, którą znam, którą mówisz, że ma na tyle dużą moc, by spróbować odczynić od to. No nie mów, że już porzuciłeś ten pomysł i już chcesz odpuścić. Nie porzuciłem tego pomysłu i nie chcę się z niego wycofać.
Nie. Chodzi o to, że nie jestem pewny, czy zabije Magnus. Mistrz jest. Tutaj towarzysze opowiadają o właśnie odcie zamienionym w kamień przez bazyliszka. Czy w mojej przyszłości był taki przypadek? Z bazyliszkiem? Otta zamienionego w bazyliszkę. To znaczy, no nie czysto Otta, ale innego towarzysza. Częsty przypadek, to zawsze jest Otto, słuchaj, zawsze mam na imię Otto. Nie, słuchaj, nigdy nie walczyli się z bazyliszkami. Owszem, walczyli się z wieloma różnymi bestiami, ale z tym rodzajem potworania. Okej. No to stoimy tutaj, patrzymy się w niebo, w góry. Czy idziemy? Słuchajcie, jak spojrzeliście w niebo, zaciągnęło się i zaczęło delikatnie padać deszcz. Rdzaj śnieć. Szukamy jakiegoś, nie wiem, miejsca, żeby się uchronić przed deszczem, bo jeszcze się roztopię. Możesz, słuchaj, rzucić na śledztwo albo percepcję. Możesz wybrać. Śledztwo. Krytyczna. Jedynka. Niedaleko masz swój mały obozik, ale to jest skromne ognisko i na małej takiej wyspie, wysepce z piachu. Jedyne suche miejsce, jakie da się tu znaleźć, i raczej tam nie znajdziesz schronienia. Przed deszczem przynajmniej. Zaraza. Słuchajcie, gdzieś tam niepodal mam swoje schronienie, ale nie wiem, czy nam pomoże w tym deszczu, więc mamy dwa wyjścia. Szukamy jakiegoś lepszego miejsca, albo idziemy do mojego miejsca. Chyba nie powinniśmy tracić czasu, prawda? Chodźmy do twojego obozowiska. Czekaj, chcę sprawdzić za pomocą śledztwa, czy nasz nowo poznany przyjaciel na pewno ma takie miejsce. A to jest, słuchaj, intuicja. A, no to intuicja. Na jedno wychodzi. Proszę o ułatwiony test z racji wpływów magii, wpływów chaosu. Proszę bardzo. 18. Widzisz, słuchaj, szczery uśmiech krasnoluda. Białe zęby wystające z pomiędzy rudej brody. Nie wydaje ci się, aby kłamał. Przed chwilą jeszcze uratował wam życie. Trochę. No bez przesady. Dobrze, no chodźmy do twojego obozu w Zdechlincie. Proszę, zapraszam. Ja przydam Feda. Idę w kierunku. Tam, gdzie powinien być moje obozowisko. Nawet pozwól chwilę. Dobra, wycieczka. Nie ociągamy się. Idziemy. No, idziemy. Tak, zrównać się z wirusem. Stało się coś, prawda? Ostatniej nocy. Coś, jakaś zmiana twojego charakteru. Przedtem w każdej możliwej sytuacji chciałaś jak najszybciej dojść do Magnusa, a teraz mówisz, że nie wiesz, czy to jest najlepszy pomysł? Co się stało? Nie rozumiesz. Chcę do niego dotrzeć jak najszybciej. Ale nie jestem pewny, czy to przeczucie, które prowadzi mnie w góry, to jest najlepszy trop. Czy to jest droga do niego? Czy to nie jest jakaś pułapka na moją osobę? Wiem, że często się nie zgadzaliśmy i mieliśmy oddzielne plany na to, co chcemy zrobić i jak do tego dojść. Ale wiem, że może tak głupio to zabrzmi, ale nie widzę innej opcji, jak tylko to, że Magnus jest teraz naszą jedyną
nadzieją na odczynienie Otta. Więc nie wiem, czy to jest przeczucie, pułapka, czy jakaś dziwna, magiczna więź, która w jakiś sposób łączy ciebie i Magnusa. Ale wydaje mi się, że to jest jedyna nić, za którą teraz powinniśmy iść. Dodatkowo, tak jak wspomniałem o tej kobiecie, która daje mi moce, wiem, że w górach jest jakaś wieża Damazo, którego mieliśmy okazję już poznać przez jego zapiski. Masz dalej dysk, prawda? Mam wszystkie. Być może w tej wieży ten dysk będzie kluczem rozwiązującym jakiś problem. Podobno ona w tej wieży jest zamknięta. Zresztą Damazo, pamiętasz, mówił na swoim nagraniu o kobiecie, którą pojmał. Prawda, nie mam wszystkich informacji, ale bardzo dużo wskazuje na to, że to właśnie jest ona. Kobieta z mojej lutni. Słuchaj, tak rozmawiacie? Kobieta się pojawia przed twoją twarzą. Lewituje tuż przed tobą i stuka cię w czoło swoją dłonią. Wierok się, młotku jeden. W jego notatkach było o samotnych szczytach. Jestem. Prawda, masz rację. O samotne szczyty chodziło. Znowu im podpowiada. Samotne szczyty, ale... Tak, wiem, że samotne szczyty. Może góry to góry. Chodzi mi o to, że i tak musimy wybrać teraz. Albo jedno, albo drugie. Co? Ktoś powiedział góry? Odwracam się. Patryk jest podekscytowany. Samotne szczyty, powiedz mu. Tak, samotne szczyty, ale to chyba nie są zbyt blisko. Więc wracając, Amfedzie, wydaje mi się, że powinniśmy iść jak najszybciej do Magnusa. Wiem, że to może być dziwne, ale powinniśmy to zrobić. Jak coś, ale dalej ja masz mnie, masz Kendera. No nie, Kendera. No. Mówię, to jest nasza jedna nadzieja tak naprawdę. Ja już szczerze nie wiem, co robić. Czy od swojej patronki usłyszałeś o owym pomyśle na przywrócenie Otta do życia? Tak, powiedziała mi, że może będzie w stanie nam pomóc, kiedy odzyska pełnię sił, kiedy wyjdzie z tego więzienia. W sumie to też mi wpadł jeden pomysł. Choć nie do końca wydaje mi się, że to jest to, o co ci chodzi. Niektórzy potrafią ożywiać zmarłych, zamieniać ich w kościotrupy chodzące, spełniające ich rozkazy. Ja tu nie widzę innej możliwości. Amfedzie, wiesz, jak zginęła rodzina Otto? Nie mam pojęcia. Właśnie przez chodzące trupy. Przez kogoś, kto taką armię przyzwał i napadł na jego dom. Więc nie sądzę, i o tym chyba sam nie chcę, by Otto stał się tym, co zabiło jego rodzinę. Byłaby to zbyt mocna ironia losu. Nie chciałbym mu tego zrobić. Jestem chyba mu to winien w jakiś sposób. Więc dla mnie jedyną opcją jest potężna istota, potężny ktoś, kto wie, co z tym zrobić. Nie znam nikogo teraz poza Magnusem, o którym tak dużo słyszałem od ciebie. Więc jeżeli masz jakieś wątpliwości, jeżeli się czegoś boisz, bo pamiętaj, że jesteśmy obok ciebie i pomożemy ci, cokolwiek się wydarzy. Teraz po prostu czuję się zbyt bezsilny. O ile wcześniej byłem w stanie coś robić, gdy padaliście przy moich stopach, tak teraz pustka w głowie. I nie wszystko zależy ode mnie i dlatego czuję się tak bezradny i pusty w środku. Wkurza mnie to, bo nie lubię, kiedy coś wymyka mi się z przed moich palców.
Więc proszę, jeżeli masz jakieś wątpliwości, niech one odejdą, bo one mogą nam zakłócić to, co się dzieje i przeszkodzić w tym, co powinniśmy zrobić. Wiesz, Wireusie, też bym chciał prowadzić z powrotem moc. Ale jeśli mamy zginąć przez to, to na mnie mieli. A czy lepszą śmiercią nie jest próba uratowania kogoś innego? Poza tym nikt nie mówi, że będziemy umierać. Nie ma czegoś takiego jak dobra śmierć. Jeśli Magnus... Magnus ewidentnie coś od ciebie chce, skoro jest ta tajemnica. Ale nie wiem, teraz nie mam pewności, czy jego intencje wobec mnie są czyste. Czy na pewno chce mi pomóc, czy może chce mnie wykorzystać. Jeżeli będzie chciał cię wykorzystać, no to zawsze możesz powiedzieć nie. Zawsze możesz stanąć mu twarzą w twarz i powiedzieć, że tego nie zrobisz. Naprawdę sądzisz, że moja moc, mój ułamek potęgi jest w stanie w jakikolwiek sposób zagrozić potężnemu Magnusowi, że nasza trójka, albo może i czwórka, słuchaj, jest w stanie chociaż spojrzeć bezkarnie na tak potężnego maga? Jeśli myślę, tak sądzisz, tak. To się mylisz. Pamiętasz, co się wydarzyło w Kuźni Zaklęć? Sam chyba nie byłeś świadom tego, co się do końca dzieje, ale jednak w pewien sposób moc przez ciebie przemówiła. Więc ale być ja może w sobie... Ale nie kontroluję tego. Po prostu ale... przyszło. Nie wiadomo, może... czy przyjdzie znowu. Nie można na tym polegać. Rozumiem, ale być może masz w sobie dużo więcej niż nawet jesteś w stanie wiedzieć. Być może w tobie są jakieś pokłady energii, i której jeszcze nie odkryłeś, a którą i która może ona cię łączy w jakiś sposób z Magnusem. Może powinieneś w końcu zaufać też sobie i nie próbować kontrolować wszystkiego. Po prostu pozwolić czasem, by ta energia wybuchła, cokolwiek to znaczy, jeśli będzie taka potrzeba. Poza tym nie wydaje mi się, że jesteś osobą, która się boi, która się chowa przed wyzwaniem. Nigdy tego nie robiłeś, więc i nie rób tego i teraz. Cokolwiek ma nadejść, stawmy temu czoło. Powiedzmy hej, to jestem ja, Wireus, Amphet, Barbin i Flint, jeżeli pójdzie z nami. Cokolwiek nadchodzi, jesteśmy na to gotowi. Chyba jesteśmy winni temu Otto, prawda? Wydaje mi się, że on by zrobił to dla nas to samo. No nie wiem, zawsze coś ukrywał. A ty, Amphet, nie ukrywałeś? Każdy z nas chyba coś ukrywał. Teraz w sumie, kiedy już wiecie wszystko o mnie, to jest to, co się ze mną dzieje, te mutacje, ta moc i co dokładnie się ze mną dzieje. Proszę cię, żebyś mi zaufał. I spróbujmy do cholery odzyskać od to. Dobrze, ale robimy po mojemu. Najpierw to Luther. Dowiedzmy się, o co tu chodzi. Potem. Dobrze, słuchajcie, dochodzicie do miejsca. Dążyłem już takie znane, wielkie łachy z piachu, obrośnięte wysoką, prawie 3-metrową trawą. Krasnolud, widzicie, jak rozgarnia trawę i niknie w środku. Idziecie zaraz za nim. Dochodzicie do najwyższego miejsca. Nie udałoby się wam się poznać, że tutaj był jakiś obóz kiedyś, przed chwilą, kiedykolwiek. Ognisko, jeżeli było, zostało dobrze zamaskowane. Widzicie, jak Krasnolud podchodzi i rozgarnia liście z miejsca, gdzie jest mały taki krąg usypany i trochę popiołu tam się znajduje. To prawda, dalej pada wam na głowę, ale trawa osłania od wiatru. No jak to mówią, może bunkrów nie ma, ale też będzie dobre.
Macie coś do jedzenia? Może głodni jesteście? Ostatnie eksperymenty amfetaminy dobrze się skończyły. Zaczekajcie, ściągam plecak i grzebię tam w poszukiwaniu jakiegoś żarcia. Masz, słuchaj, pięć, tego, nie wiem, ile masz prowiantów, 5 czy 10? Już ci mówię, wydaje mi się, że 10 miałem. Nie wiem, nie pamiętam, powiedz mi. Na pewno masz 5, słuchaj, ciebie zależy, czy chcesz się podzielić tym pozostałymi. Musisz oddać całą paczkę, widzicie jak... 5 Krasnolud wyciąga takie papierowe zawiątko i już czujecie aromat wędzonej kiełbasy. I widzicie na krasnoludę, jak trzyma takie zawiniątko i patrzy na was, patrzy na kiełbasę, na was, jak na kiełbasę. Widzisz, że się chyba widzisz, że się słuchajcie, patrzymy. Już dlatego nie mamy. Droga przed nami daleka. Musimy to racjonować. Ale nie jestem jakimś tam zwykłym krasnoludem. Wiem, że gości trzeba uszanować. No i tam rozdaję po jednej porcji. Dobrze, słuchajcie, wciska wam do ręki po takiej strony kiełbasie, po bułce i to jest jakaś cebula jest? No i jak nie? Cebula. Cebula to najlepszy owoc krasnoludów. Cebula to owoc? Widzisz, jaki ma... nieznajomymi. Cebula to owoc? Widzisz, jaki barwin napchany wziął. To jest Kender Barbin chyba, tak? Dobrze tak. Pamiętam? No. To jest tak. Amfet. Twój chłop. Rosły. Klepie go po ramieniu. A ty, Pireus, jak to nie znamy? Znam was. Wy znacie moje imię, ja znam wasze imiona. Jak się nie znamy? Nie gadaj, tylko jedz. Jak chcesz pomóc swojemu towarzyszowi, musisz być silny, a nie takie chuchro z ciebie. I trącam ręką. Delikatnie się uśmiecham i ja... Wszyscy pałaszujecie, słuchajcie, aż wam się uszy trzęsą i możecie odpisać jeden punkt zmęczenia. Kiełbasa cudotwórcy. To była magiczna kiełbasa. Kiełbasa z bazyliszka. Słuchajcie, czy chcecie jeszcze poruszać jakiś temat przy akompaniamencie delikatnie opadających kropel wody? Czy ruszamy dalej? Idziemy spać. Jeszcze jest widno. Okej. To idziemy dalej. Zatem ruszacie dalej. Na południe. Południowy zachód. Staracie się trzymać mniej więcej ten sam kierunek. Słuchajcie, po kilku godzinach deszcz wreszcie ustępuje. Po raz pierwszy od kilku dni wita was ciepłe słońce. Chmury zostały rozwiane. Mgła się rozstępuje, całkowicie opada. Czy to pod wpływem wiatru, czy deszczu, który właśnie spadł. Jesteście w stanie dojrzeć po raz pierwszy więcej niż 20 czy 30 metrów w przód. Jesteście w stanie wyraźnie dojrzeć na północy strome, ostre szczyty Gór Miecza. Z kolei gdzieś przed wami zaczynają też majaczyć mniejsze góry na południowym zachodzie. Słońce stoi wysoko, robi się ciepło. Maszerujecie dalej. I nagle, słuchajcie, słyszycie? Halo? Halo? Słyszycie cieniutki? Wysoki głosik. Halo, przepraszam! Przepraszam! Czy co, bym zająć wam chwilę? Rozglądam się. Rzuć na percepcję. Też się mogę rozejrzeć. Patrzę pod nogi. Patrzysz, o co chodzi. Patrzysz pod nogi i widzisz, było to. 12. 12 i Flint? Percepcja, tak? Percepcja. Ja mam 7.
14. 14. Rozglądacie się, ale słuchajcie, nie dostrzegacie nic. Nie wiecie, skąd dochodzi źródło dźwięku. W lewo! W lewo! Wracacie się w... Nie, nie to lewo! Kim jesteś? Dopiero się odwracasz się w drugie lewo. Widzisz taką kupę, znaczy krzaki, takie cierniowe krzaki, które porastają tą część miejsca. Zdaje ci się, że widzisz małą taką kulę kolorowo ubraną, która się zaplątała ewidentnie i nie możesz teraz ruszyć. Trochę poraniony. Nie masz tego wątpliwości, że to jest mały kender. Ubrany. O, nie. Uciekamy! Uciekamy stąd! O, ubrany jest w czerwoną kurteczkę i ma też takie jaskrawe, zielone spodenki. Nie wiecie, jak mogliście go przeoczyć, a teraz aż promienieje tymi barwami. Widzicie, jak się te delikatnie szamocze. To ja chciałbym mu ulżyć w cierpieniu, Eldritch Blast. Ej, zaczekajmy. To jest Kender, potrzebuje pomocy, trzeba mu pomóc, no nie możemy... To chyba właśnie jeden z twoich. No tak. Weź tam w zanurku i w krzaki. Ej, zawsze ja od takiej brudnej roboty, kurde, jakbyś chociaż raz nie mógł sam czegoś zrobić. Samodzielności trochę, taki duży chłop. Przepraszam, zmieniam cel Eldritch Blasta na Barbina. Ja tak marudzę, idę. Dobra, sobie pomagasz mu się wygramować. Pozostali wy stoicie i się przyglądacie. Nagle się sobie stoicie i nagle odwracacie spojrzenie w drugą stronę i widzicie, na przykład myślicie, że to może jest kamień, a teraz w promieniach słońca, które was ciepło ogrzewa, widzicie małą głowę, wystającą dosłownie tylko ponad ziemię. Widzicie takiego dosłownie uśmiechniętego kolejnego kendera, który łapie promienie słoneczne, nagle otwiera oczy, patrzy na was. Czy jeszcze nie jest za późno sobie przebiec łapać Barbina? Nie, już za późno. Barbin! Czekaj! Dzień dobry! Ładną mamy dziś pogodę, prawda? Odzywa się sama głowa. Czy on wygląda jak Barbin też? Taki Barbin V2? Nie mam wątpliwości, że jest kenderem. Ma długie włosy, zebrane w taką długą kitkę. Spiczaste uszy. Uśmiechnięty wyraz twarzy. Co robiłeś w cierniach, mały? Nie, to ciebie mówi głowa, która jest parę metrów od was. Sama głowa wystaje z błota. A. Co robiłeś w błocie, mały? Zabezpieczam swój mieszek. Chowam pieniądze w bezpieczne miejsce. Ja nie pozwalam mu podejść do siebie po prostu. Znaczy, wiesz, że jest... Nie poruszy. No trochę jakby się zapadł w tym błocie i tak został. No coś pod jakąś kurzajkę. No tak, ciężko powiedzieć. Szedłem i nagle nie idę. Nie mogę ruszać nogami, nie mogę ruszać rękoma. Bardzo ciekawa sytuacja. Myślisz, że tak się czują rośliny? Widzicie, że jestem teraz rzepą? Weźcie go tam wyciągnijcie, bo ja wpadnę do błota. Tak, jesteś rzepą, a my jako ludzie pracujący z warzywami nie rozmawiamy. Żegnaj. Było miło was poznać. Ja podchodzę do tego kendera. Nie, no dobra, wyciągnijmy go. Łapię go i próbuję go wyciągnąć z tego błota. Rzuć na atletykę. Z kolei, Barbin, ty pomagasz oswobodzić się pierwszemu. Całe tak. 5. On wychodzi nagle z tych krzewów ciernich, otrzepuje się. Uśmiecha się w całą stronę, wyciąga swoją rączkę w całą stronę. Miło zgadywać jestem. Jak masz na imię? Barbin, Foplik. A miło spotkać, miło. Foplik. Czy twoim dziadkiem też nie był przypadkiem Włochatopięty? Bo moim był. Nie. Nie jesteś pewny? Może. A kim był twój dziadek? Bo mój był słynnym, słuchaj, słynnym, najsłynniejszym zabójcą smoków. O. Mam nawet, słuchaj, widzisz, grzebie po kieszeniach i wyciąga taką krzywą łyżkę. Mam nawet jego łyżkę. Łyżka zabójcy smoków. Ja mam...
Masz coś fajnego? Śmiał. Masz coś fajnego? Mam. Szable. Szable. Rapier po dziadku. Potrafi? Co? Co potrafi? Ale co, że rapier? No po dziadku. No rapier po dziadku jest rapierem. Tnie, znaczy tnie. Dźga w sumie. Rapierem się dźga. A co tu robisz? A chodzę. Wyciągam cię z krzaków. To tak jak ja. Ale no nie, no ty się nie wyciągałeś z krzaków, ja cię wyciągałem z krzaków. Nie, razem się wyciągałeś z krzaków. A, no w sumie. Dobra. Dokąd chodź, idziesz? Czekaj, teraz to trzeba iść wyciągnąć chyba tego drugiego. Nawet. Błota. Idziemy, chodź. Dobra, oddalamy się z Wirowusem na wysokie. A wy gdzie idziecie? Czekajcie, jeszcze drugiego trzeba wyciągnąć. Chodźcie drugiego wyciągnąć. Może. Jeden to było za dużo, a teraz jest trzech. No? Pan się do mnie nie zbliża. Ej, spoko. Podchodzę do każdego z was. Milo, zgadywacz jestem? Flint. Łapie. Zgadywacz? Ściskam mu. Zgadywacz. To zgadnij, jak mam na imię. Widzisz, siada po turecku przed tobą. Zaczyna myśleć. Idę z tobą. Tak wiesz, siada po turecku, a ja tak za nim. Wygląda ci na... Ja myślę, że ci wygląda na debila, więc wiesz jakieś imię dla debila. Nie. Jest taki dziwny niebieskawy. Może... Wiem! Jagódka. Jagódka. O, jagódka. Tak, ja co? Trafiłeś. Jagódka. Wracając mnie do jagódki, to faktycznie Amfet od kilku dni stał się... Przeszedł metamorfozę z zielonego półorka w niebieskiego półorka. Kiedy to się skończy? Nie skończyło się do tej pory, słuchaj. Czy jeszcze kiedyś zagram na skrzypce? Ty w tym czasie, Flincie, starałeś się pomóc biednemu drugiemu Kenderowi, który ewidentnie nawet się nie stara wydostać z pułapki. Czekaj. Co ty tu krasnoludzie? Co dwa Kendery, co trzeciego wyciągnął? Koniec końców, wyciągacie go, wykopujecie go. Się staje taki uśmiechnięty, otrzepuje się. No panie szefa. Z kolei ubrany jest... co on jest ubrany? W niebieską kurteczkę i w pomarańczowe spodenki. No panie szefa, co żeście tam robili pod tą ziemią? No wpadli. Znaczy ja też wpadam. Ja przez te trzy dni to po pasie w błocie praktycznie chodzę. No... Nie wiem co tam robiłem. Możecie do mnie mówić ziemniaczek. O. Drugi się wcina. Nie, to ja jestem ziemniaczek. Nie, ty mówisz. Nie. Ja jestem Milo Zgadywacz. Nie, to ja jestem Milo Zgadywacz, a mój dziadek to jest Wochatopięty. Twój dziadek też jest Wochatopięty? To mój dziadek jest Wochatopięty. Czy twój dziadek też jest Wochatopięty? Nie, mój nie jest. Zaczyna mnie boleć głowa. A to jest mój kuzyn. A, jest Milo, on na imię Milo. Ja też mam na imię Milo. A, czyli jesteście Milo Ziemniaczek, Milo Zgadywacz. Czy też tak? Masz na imię Milo? Nie. Barbin? Milo, ja mi cię poznać. Nie, już tam nie ma, nie? Ja ale... Ja już jestem w górach, w tych samotnych szczytach. Ale syn mój, ale syn ciotki mojego szwagra ma na imię Milo. Ty, to może to jesteś ty? Nie, ja nie może jestem Może to jestem ja? Aha, może ty albo ty? Nie wiem. A wy gdzie idziecie? No tak, żeśmy tędy szli tutaj. Tak. To ja się odwracam do Amfeda i Wirusa. Dobra, widzę, że tamci genderowie, panowie, mają swoich towarzyszy do rozmowy. Mnie już trochę głowa boli od tego jazgotu. Nagle może... idę i już nie idę. Może... Nie mogę ruszać nogami, nie mogę ruszać rękoma. Bardzo przyjemne uczucie. Mają z kim rozmawiać, my też chyba mamy z kim rozmawiać. Chcesz spróbować? I krzyczę do was, chcecie spróbować? Naprawdę przyjemne uczucie. Nie, raz... Poczucie jak ziemniaczek. Musimy nie... już iść, prawda? Właśnie, chodźcie z nami. Zdecydowanie, chodźmy stąd. Gdzie idziecie? Gdzie mieliście iść? Jeden zrusza ramionami, drugi... I w tym momencie jeden patrzy tam, a drugi mówi tam. Pokazują w różne strony. Jak najbardziej.
A, to może mieliście iść tam i pokazuje tak, wiesz, po środku pomiędzy ich stronami. Jak się odwracają? Możesz mieć rację. Miło było cię poznać, Barbinie niemilo. Bardzo miło było cię poznać, jestem Wilo. I odwracają się. Opowiadają ci historię o moim szczęśliwym kamieniu? A nie. Nie, jeszcze nie. Rozmawiają między sobą. Aha, już tak, dobra. I się oddalają. Ja mam tą magiczną łyżkę. Zabójcę troli. Należała do mojego dziadka. Naszego dziadka. I obserwujecie, jak para kenderów oddala się na bagna. Ciekawa dwójka. Ciekawi bardzo. No. Ale za dużo trochę gadają. Nawet jak na mnie. Dobra. Komu? Drogę temu w pięty. Czas. Jak temu to mówią? Czas. Dobra. Temu drogę temu czas. I kontynuujemy. Przynajmniej ja kontynuuję. Tak. A ja muszę iść ze dwóch. Na 5 minut. To, czekaj, zanim pójdziesz, rzuć mi proszę rzut obronny na kondycję. Wszyscy rzucie. Hmm. 19. Całe 9. 2. I co się dzieje? Czekajcie, jeszcze raz, dajcie mi wyniki. Michał, 19. Ściąganie, bo zacznę ściąć. Ja mam 19. 19, dobra. Flint ma 9. Aha. Vireus ma 2 i Amphet ma 22. 22, nice. No, a Vireus 2. Masz? Mhm. Dobra, to ja lecę. Dobrze. Słuchajcie. A co, kończymy, czy... Ruszacie dalej. W stronę już coraz bardziej wyraźnych szczytów na południu. Na południowym zachodzie. Lecz po jakimś czasie Flint i Vireus czujecie się wyczerpani. Dosłownie oklapnięci z sił. Czujecie się, jak wasze nogi stają się wiotkie. Jakbyście biegli x kilometrów. Czujecie, jak burczy wam w brzuchach ponownie. W sumie Barbinowi i Amphedowi też czujecie już głód. Słońce dalej jest wysoko. Praży niemiłosiernie. Bagno zaczyna parować. Zaczyna się robić naprawdę wilgotno i gorąco. Jesteście spoceni, zmęczeni. Odwracacie się i tak naprawdę ciężko wam powiedzieć, ile przeszliście. Ale macie już wrażenie, że w tym tempie to już powinniście zajść do Keton, stolicy Aurim. Niestety, lądujący komar, Vireusie, na twoim czole przypomina ci, gdzie jesteś. Panie Vireusie, panie... Możemy zrobić odpoczynek? Właśnie, widzi... Panie Amphedzie, zobacz pan na Vireusa. Jakiś taki, blady. Pewnie zmęczony jest. Trzeba zrobić przystanek. Po tylu dniach drogi w tym całym bagnie organizm chyba nie wytrzymuje. Nawet jeżeli głowa silna, to chyba jednak co ciało prawda, co radę. Prawda, ja bym mógł iść jeszcze tam dalej, jeszcze łohoho, jeszcze trochę, ale zobacz pan, panie Amphed. Vireus normalnie pada na nogi. Vireusie? No nie powiem. Odpoczynek by się przydał. Dobrze, no zacznijmy trochę. Dobrze, słuchajcie. Zatrzymujecie się. Rzuć proszę K6 w takim razie. Ja? No tak, zobaczymy co znajdziesz. 4. 4 króli. Zaraz zobaczymy, co się kryje pod bramką numer 4. Mała góra. 4 kender. Słuchaj. Wyrzuć jeszcze na atletykę. O kurde. Gdyż czając się sobie poprzez wysokie szuwary trawy, udaje ci się wypatrzyć małego krokodyla. O. Zrobimy sobie torebki wszyscy. Pytanie, czy chcesz się podjąć wyzwania i się na niego rzucić? Chcę wyzwać go na otwarty pojemnik. Dobrze, to rzuć na atletykę.
Dobrze. Ułatwię sobie test przez wpływy dzikiej magii. A nie ułatwiałeś sobie testu, żeby przejrzeć krasnoluda, czy ci nie oszukuje? A to nie było 3 dni temu? Nie, to jest ten dzień. A. To rzucić jeszcze raz, czy wziąć pierwszy? Nie, weźmy pierwszy, słuchaj. 18. 18. Bez problemu, słuchaj, rzucasz się ze swoim wielkim mieczem, łapiesz krokodyla, wielkie łapska. Dłuższe. Rzucasz nim, słuchaj, w błocko, żeby był powolniejszy i odcinasz mu jednym celnym ciosem łeb. Skoro wywołujesz go, zajmuje ci to jakiś czas, ale wiesz, że macie mięsa na przynajmniej 2 dni drogi. Jeszcze. To będzie niósł wszystko. Nie wiem. Proszę, że masz jeszcze tą pozytywkę. No właśnie, o to mi chodzi. Masz chwilę, żeby się zastanowić. Widzicie, że pozostali, zostaliście w obozie. Flynn w tym czasie nazbierał trochę suchego drewna i trawy, żeby zrobić jakieś małe ognisko. Zastanawiacie się, czy to jest potrzebne, bo jest strasznie gorąco. Zaczynacie ściągać z siebie warstwy ubrań. Widzicie, jak błoto, które mieliście na sobie, wyschło całkowicie i teraz się kruszy. Możecie je bez problemu strzepać. Czy błoto nie spłynęło trochę na deszczu? Nie, to takie było lepkie błoto. Stało się jeszcze bardziej lepiące. Okay. Bardziej glina. Jesteśmy żywymi pomnikami. Teraz wszystko kruszeje. Siedzicie i odpoczywacie. Godzinę, dwie. Ciężko wam powiedzieć, bo co chwilę wpatrujecie się w niebo. Macie wrażenie. Nie, nawet jesteście tego pewni. Że słońce stoi w miejscu. Co to oznacza? Czy mamy wrażenie, żeby ten dzień był jakoś wyjątkowo długi? Jesteście potwornie wykończeni. Masz wrażenie, jakbyś chciał iść spać? Porównując czas, bo czas jest odbierany poprzez, w sensie mierzony poprzez ruchy słońca. Nie ma zegarków czy czegoś takiego. No oczywiście, ale jakby taka... czy mógłbym jakąś na sztukę przetrwania stwierdzić, ile godzin szliśmy? Ja też chciałbym. Nawet nie musicie rzucać, bo idziecie i idziecie. Co prawda wiecie, że przemarsz przez to bagno zajmuje. Pierwsze dni mogliście oceniać dystansę, czy to było kilometr, może trochę więcej, w ciągu 4-5 godzin walki z naturą. Teraz macie wrażenie, że pokonaliście spory szmat drogi. Aczkolwiek tutaj krajobraz jest niezmienny, tak jak opisywałem. Więc obracacie się i być może góry na północy stały się mniejsze, a te na południu bardziej wyższe. Jednak patrzycie dalej w niebo, bezchmurne już, sam błękit, na środku wielkie, złote, złota tarcza grzeje prosto was. Flincie. Tak, panie Wirusie? Mówiłeś, że jakaś wojna, znaczy zamieszki i tak dalej. Tak? Mówiłem, tak. Czy... dawno się to wydarzyło? Pytanie do Bartka. Mniej więcej kiedy mogłem usłyszeć tą plotkę? 4 dni temu, jak byłeś pod Rlek. Zdaje się, że to mogło być 4 dni temu. Jeszcze pod Rlek, jak byłem. Te plotki mogą też mieć swój czas, więc... Amfedzie, czy słyszałeś kiedykolwiek o pomocy wstrzymania słońca? Jestem. Nie wiem, czy to możliwe.
Jak chcesz, możesz rzucić na wiedzę tajemną, Alfredzie. Chcę rzucić. Nie wiesz, nie zauważyliście, że dziś dzień jest wyjątkowo długi, a słońce już od długiego czasu nie przesuwa się na nieboskłonie? 20 na kości. Wiesz wszystko o takich czarach. Wiesz, nie znasz żadnego takiego zakręcia i wydaje ci się to wręcz nierealne. Tak też mówię. Chyba mogłoby być możliwe, że ktoś w jakimś miejscu rzucił jakąś iluzję? Albo czy wy jesteście pod wpływem iluzji? No coś takiego. To jest możliwe. No to mówię. Możliwe, że z jakiegoś powodu my jesteśmy pod wpływem iluzji, albo to miejsce generuje taką iluzję, że się wydaje, że słońce się rusza. Gdyby przypadkiem nie zaczęliśmy być pod wpływem iluzji, mówię jakby teraz do mistrza gry, od kiedy spotkaliśmy Flinta? Wcześniej padało, raczej nie. Ciężko powiedzieć, ale faktycznie przypominacie sobie, że dzisiaj jedliście węża i te obrzydłe, śliskie robale. Potem spotkaliście Flinta, jedliście jego kiełbaski i słońce dalej jest wysoko. Flincie? Tak, panie? Panie? Flinte Ciksie. Co dodałeś do kiełbasek? Ja? Do kiełbasek? To jest czysta dziczyzna. Flinte Ciksie. Tymi rękoma upalowałem. Może jakieś tam grzybki jeszcze dodałem. No, na świecie. Ale to były zwykłe te. No, maślaki. Humory. Trzeba na pewno. Nagle oczy... siedzicie w okręgu rozmawiając i słyszycie głosy dobiegające gdzieś. Ciężko teraz powiedzieć, z którego kierunku. Naprawdę się odwracacie i nie wiecie, gdzie jest północ, gdzie południe. Znaczy nie, dobra, możecie określić, gdzie jest północ po krajobrazie górskim. Aż tacy głupi nie jesteście. Mniej więcej od strony wschodniej. Zaczynacie słyszeć delikatne głosy. Możecie zrobić test percepcji. Czy zobaczymy, jak bardzo to słyszycie. Słucham? Pytam towarzyszy, czy też to słyszą. Ja? Czy ty słyszycie? Rzuciłem, więc chyba słyszę coś. Nie słyszę. O, ja może też nawet coś słyszę. Amfet ogłuchu. Ogłuchu. Chłop. Uciszam ich, podnoszę rękę. Chyba coś słyszę. Zaczekajcie tutaj. I staram się podejść cicho, skradając się do tego dźwięku. Sprawdzić, co to jest. Dobra, rzuć na skradanie się. Utrudniony test, bo jest bardzo jasno. A jestem w gęstej trawie? Dobra, to zwykły test. 18. Mhm. Barbinie. Tak. I Flincie. Tak. Słyszycie na początku jakby marsz, kroki maszerujących ludzi. Liczna ilość. Nie wiem, czy takie określenie jest. Duża ilość, spora ilość. Liczne kroki. O, tak to ujmę. Ryk zwierząt. Mułów, osłów, czy muczenie krów nagle słyszycie. Skrzypienie drewnianych kół. Amfadzie, ty rzuciłeś jeden. Słyszysz, coś się zbliża. Ty, Wireusie, po chwili zdajesz sobie sprawę, że ktoś, spora grupa, idzie gdzieś przed wami. Ty, Flincie, podchodzisz bliżej, przecierając się między
trawą i wychylasz się. Widzisz sporą karawanę. Widzisz starą drogę, która lawiruje między zaroślami, wysoką trawą i błotem. Widzisz, że starą drogą idzie karawana składająca się z 10 wozów. Wokół nich podróżuje może 100 osób, może więcej. Rozpoznajesz ludzi, ale też i elfów, półelfów, czy też krasnoludów. Zdaje ci się, nawet nie jesteś przekonany, że kilkoro z nich jest uzbrojonych. Pozostali, którzy zostali w obozie malutkim. Co robicie? To znaczy, kiedy Flint się oddalił... Uciekamy. Chowamy się. Dobra. Jak się chowacie? Jeszcze w trawie? Ja się dobrze chowam. Trawa, w której zniknął Flint. No to ja znikam w trawie. Dołączam. Robię tak samo. Dobra. Flincie, co ty robisz? Ja chcę zbadać, czy to nie jest banda Kruka. To znaczy, chcę zaobserwować, czy są to znane mi mordy. Może wozy, jakieś symbole na wozach. A co, zdradziłeś mojego brata i się chowasz? Uciekinier? Nie ma przy mnie. Właśnie po chwili, słuchaj, pozostaje dołączają do ciebie. Ty w tym czasie się przypatrujesz uważnie osobom, które przechodzą jakieś 30 metrów przed wami. Nie rozpoznajesz nikogo. Zwykli ludzie i nie ludzie, poubierani w zwykłe ubrania robocze, w szaty. Na wozach mają załadowane skrzynie, beczki, jakieś wielkie wory, materiały. W przodu idzie jedna osoba. Mężczyzna o rudych włosach, w skórzanym pancerzu, z długim łukiem złożonym na plecach. Daleko mamy do nich? 30 metrów. Jeszcze jedno pytanie. To chciałbym to idą taką długą linią. Czy mi bardziej wyglądają na zwykłych cywili? Wyglądają na zwykłych cywili, ale niektórzy są uzbrojeni. W sensie, czy widziałem podobnych mieszczan w Relk? Wszędzie widziałeś podobnych mieszczan. A, czyli się jakoś nie różnią. W sensie, nie wiem, jakiś styl ubrania, czy... Nie. Widzisz też, co rusz, osoby przystają i spoglądają na niebo. Lecz dalej, powoli, podążają. Zostawiając za sobą taką wielką chmurę kurzu. Czuć też ryk. Płacz małych dzieci. O. Ryk. Jeszcze mam jedno pytanie. Jeszcze tylko szybko jedną rzecz. Czy widzę włosy z klatkami? Nie. Okej. Okay. To już jeszcze podchodzę do towarzyszy. Słuchajcie. Jeżeli to jest banda Kruka, to na pewno nie chcemy mieć z nimi kontaktu. I to mówię to ja, krasnolud z krwi i kości. Jeżeli skłamie, to mi ta broda odpadnie. A to jest bardzo duże. A to jest duże. Duże słowo krasnoluda. Dobra, tak już skończył, to ja wstaję i idę w kierunku tych ludzi. Kurwa, ja pierdolę. Czy po prostu tak wstajesz i wychodzisz, idziesz, coś gestykulujesz, po prostu idziesz? Nie. Wychodzę w ich kierunku. Mm-hmm. Wyglądam trochę, jestem usypiony, więc nie wyglądam w żaden sposób na niebezpiecznego, tak mi się wydaje. Nagle słyszysz, słyszycie wszyscy, krzyk jakiegoś mężczyzny i wskazuje palcem wychodzącego z trawy Wireusa. Cały pochód się zatrzymuje, wszyscy nagle przechodzą na jedną stronę drogi. Słyszycie dźwięk rogu dochodzący od strony karawany. Bawmy się. To ja szybko wybiegam i
łapię Wireusa, próbuję wciągnąć w zarośla. Patrz na, na Flinta. Słuchaj. Co robisz? Uspokój się. Oni polują na ludzi. To oni mamy szczęście, bo jak jestem półelfem, ty jesteś krasnoludem, jestem na spolować. Tak, Wireus. Chcesz być sprzedany jako niewolnik? Tak, bo ja nie chcę. Dobrego dnia, to wam, panowie. Grupa mężczyzn nagle wybiega naprzód. Każdy z nich dobiera łuk. Naciąga strzałę. Widzicie, jak napinają cięciwy, gotowi do oddania salwy strzał w waszą stronę, kiedy tak stoicie i się kłócicie. Odpuść, bo robisz szopkę i nam bardziej zagrażasz. Wróć w krzaki, skończymy. Ja się wycofuję, żeby się schować bardziej w te krzaki, w tę trawę. Wireusie, mam nadzieję, że jakoś z tego wyjdziesz. Niech to. I biegnę w stronę krzaków. Ale w tym momencie zakończymy. Jest już późno. Dziękuję wam serdecznie za tę sesję. Dziękujemy bardzo. I lecimy z ankietą. Proszę, wrzucamy ankietę na czata. Dominik, jeżeli chcesz zmienić postać, to nie rób tego tak, żeby zabić cały team. Zabij tylko siebie. Ale wy jesteście nudni. To ty się chcesz zabić, nie my. Dobrze, słuchajcie. Dziękuję moim graczom za dzisiejszą sesję. Dziękuję moim widzom, że wytrwali do końca. I w sumie nie sprawdzałem sklepu całą sesję. Dobra robota. Zapomniałem o tym. I zaraz zobaczymy, czy ktoś wam kupił przerzut punktów wytrzymałości, bo w tym momencie wszyscy awansujecie na 6 poziom poza Flintem. Hurra. A który level ma Flint? On ma 40. I co my tutaj mamy, słuchajcie? Leszek wykupił. Halo, który level ma Flint? Halo. Czy to ważne? Tak, ważne, bo wszyscy wiemy, jakie mamy levele i nie ukrywamy tego między postaciami. Ja nikomu nie mówiłem, jakie mam levele. Ale... adekwatny do was poziom swój. Dokładnie. Co my tutaj mamy? Na Wireus? To bardzo do przodu. Leszek wykupi Wireusowi i Amfedowi po punkcie szczęścia. Ale to są punkty szczęścia. Kłaniam się. A wykupił ktoś przerzuty? Nie. Kurde. Dobra. Ja jolo i już rzucę. Chyba. Czekaj. Chyba, że ktoś... Jest. Od Łukiego, słuchaj, przerzut punktów wytrzymałości dla Barbina dosłownie sekundę temu. No, dzięki, Łuki. Łuki. Uwaga. Multikonto. No, Łuki, przepraszam, ale się zmarnuję, bo statystycznie nie wyrzucę więcej niż 6. No cóż, szkoda. Przekonajmy się. No. Jak statystycznie możesz wrzucić 7? No dobra. Dobra, ale to będzie wasza wina, bo mnie baitujecie. Baitowaliście mnie. I no, ale statystycznie mogliście wrzucić 2, słuchaj, była szansa na każdą cyferkę taka sama. Dobra. Jezu, troluje te ludzie tyle. Dobra, kto rzuca? Dalej. Rozumiem, każdy awansuje w tej samej profesji, bo czy nie? Tak. Ja awansuję w zaklinacz. Ja chcę być barbarzyńcą. Nie, zaklinacz ma K6 czy K8? Chciałbym być prostatkiem. Ej, w sumie teraz, jakbym był barbarzyńcą, wziąłbym miecz od to. I bym pokroił. No, i na rage'u nie mógłbyś kastować speli. Jak kiełbasę bym ich pokroił. Wiesz, w końcu te komórki się kończą, tak? Wrzuciłem 4. No, całe 2 ekspertyzy. Ja również wyrzuciłem 4 i dzięki temu na 6 poziomie mam całe 30 HP. Stary, jak ja bym nie przerzucił tego, to miał ponad 50 już. Halo, Wireusie? W Warlocku. Dobrze, i jeszcze jest dla Wireusa przerzut od Saviliusa. I dla Barbina jest jeszcze jeden przerzut na PW. Dziękuję. Więc możesz poprawić to. Czy chcę to przerzucać? Jest 4. Znając moje szczęście, będzie 2 za chwilę. 4 jak ktoś... się opłaca. Ale Savilius zainwestował we mnie, więc nie mogę pozwolić, by te punkty poszły na marne. Więc jak najbardziej przerzucę.
No i słuchajcie, ludzie, muszę wam powiedzieć, że... Czyli nie mam 30. Muszę wam powiedzieć, że Barbin w tej chwili przebił 50 HP-ków już. Ma 51 HP maksymalnie. A ja do 30 jeszcze nie dobiłem. Pięknie. Pięknie. Może coś jeszcze się wydarzy? Teraz ja to W ogóle. Bartek? Tak? Na 6 poziomie na Rogalu dostaję ekspertyzę i biorę do akrobatyki i skradania się. Dobra, jeżeli chodzi o całe te perki i umiejętności, to potem obgadamy na spokojnie, bo teraz nie chcę. Ja ci powiedziałem, bo tylko tyle dostaję. Aha, no dobra. Jakby ja dostaję ekspertyzę teraz, dwie kolejne, nie? A nie, przez 6 poziom, tak, to tylko tyle. Dobra. Z pozostałymi boty, Amfedzie, będziesz miał nowe zaklęcia? Z 3 poziomu już? To potem coś dobierzemy. Fireball! Fireball! No i wy nie chcecie w nich atakować. Fireball! Estavilos mówi, że kupił jeszcze jeden przerzut, więc zobacz, Bartek. Już odświeżam. Licytation. Tak jest, dla Wirusa. Jeszcze jeden. Jeszcze raz. No gorzej być nie może, słuchaj. Może być dwa. Estavilos, bardzo kusisz i chętnie z tego skorzystam. Ty masz jeden poziom wojownika, Robert? A co? Zajmę do 4, fuck yeah, jest 30! Poczekaj, może będzie jeszcze raz. Dawajcie jeszcze raz, można kupić chyba 4 albo 5. Jakieś dwa, czy ja mogę kupić? Ja też bym, nie no, w sumie mi się dość źle nie opłaca. Ja nie mogę. Ja pierdzielę. Jest 30, teraz to wizji, wpadam w nich. Bum, młynki kręcę. Fajnie, teraz easy. Buta wjeżdża. Jednym strzałem było moje za. Dobrze, słuchajcie. Ej, Bartek, chodź już jeszcze raz, bo Sabilus mówi, że jeszcze jeden. Tak, jest jeszcze raz. O nie. Dawaj. Gorzko. Na całość. Dawaj. No już rzucam. Dawaj. 7 punktów. Jest zwycięzca. Mamy to. 33 HP, czy to znaczy, że już tankuję w tym momencie? Nie. Aktualnie ja tankuję, bo mam 51. Aktualnie to ja mam 53. O, super, ładnie. Miałeś lepsze rzuty. Albo grasz... 7. Nie, dobra, ty grasz rangerem, to masz K10. Nie gram rangerem. 7 HP. Robert, nie się. Dobra, nie oszukujmy się. Dokładnie. Nie oszukujecie. Chryste. Czy ten krasnolud cię oszukuje? Dokładnie, kaparączy. Jak tam ankieta? Między sobą możecie rozdawać, słuchajcie. Do puli wszedł jest, Flint. A, no oczywiście. Tak. Do puli wszedł bardzo Flint. Bardzo proszę rozdawać, czy zadawać pytania, drodzy widzowie, no, jeżeli macie jakieś. Ja chcę dać od razu, powiem... Robertowi, w sensie Flintowi, na dobry początek nowej postaci. No i dlatego, że ten krasnolud mi się podoba. 3 punkty szczęścia z Otto, słuchajcie, przepadły niestety. Tak, rozwiały się na wietrze. Na dobry początek. Dziękuję ci bardzo. To co znaczy rozwiały się na wietrze? Przecież jeszcze Otto wróci. Skamieniały po prostu, zostały. No to potem je pozbiera. Nie daj Otto. Otto, nie ma Otto, jest Flint. To kamienna twarz. Ja już wiem, komu daję, to Antwety myślę, dam Amfedowi za bardzo miłą rozmowę. W trakcie na rozmowę na temat Otto, na temat Magnusa, że się boi. Ja też daję. Ja też daję Amfedowi dzisiaj. Przed tym, jak się połączyłem z wami, oglądałem sesję. I mnie rozwaliło na prawa. W twoim wykonaniu. Wziął jakąś rękę, przysłał do tego szkieleta. Myślałem, że zadziała. Nie jakoś, tylko To było genialne. Tak, to jaki MVP powiem, tak, jakim to, jaki tok myślenia obrałeś, że tam dotarłeś? Nie wiem, ale... Ożywię, naprawiając mu rękę. Jakby zadziałało, to co by się stało? Ożywiam,
Powiem tak, jakby zadziałało, to byłoby Big Brain 200 IQ Place, nie? Byłby pół ork, pół człowiek. Czy mogę zabrać komuś punkt szczęścia? Nie, a czemu? Bo jednocześnie chciałbym zabrać Amfedowi i Barbinowi za totalną wyjebkę na odejście od to. Nie, umarł, no chuj. No cudno, ludzie umierają, nie? Chuj, wyjebane. To pasowało do mojej postaci. Ja wiesz, ja idę z flowem, jak się smucę Barbinem, to się nie smucę przy was. Ja mam być ja jestem optymistą drużynowym. Ej, stary. Czytam, cytuję kartę postaci. Nic nie może mnie wytrącić z optymizmu. Świetnie. Dobrze, słuchajcie, czy to już były wszystkie punkty? Nie, ja to się jeszcze został. Nie, mówiłeś chyba, że Otto chcesz dać. No ale Otto nie gra, więc... No tak, no ale ja go poprawiłem, no chyba, że to był taki, wiesz, hehe troll. Dawaj. Dobrze. To ja się zaopiekuję tymi punktami. Będą u mnie bezpieczne. Ja daję Pintowi, bo ma mało. Ale Pinto. Też spoko. Powiem tak, ja w tym momencie mam tylko jeden więcej od niego. To za dużo masz. Zaraz zobaczymy na ankietę. Czy w ankiecie też jest Flint uwzględniony? Nie. Co? To dobrze. A po co? Flint jest tylko NPC-em. Ha! I kradnie masz. I nie mogę mieć punktów szczęścia. Ale możesz się kraść. Dobrze, czy pojawiają się jakieś pytania? Czy mam wskoczyć na czat? Tak, są pytania, ja będę czytał. Pytanie super. Pierwsze, czy ten ptasior, co któryś raz już się pojawił, to jest potencjalny transport? Zależy dokąd. Do jego żołądka najprawdopodobniej. Zależy dokąd, ale to może być potencjalny transport, w zależności o jakim miejscu docelowym myślimy. W jego gnieździe. Barbin multiklasuje w Rangera i to będzie jego kompanion. Idziemy tak dalej. Być. Bartek, skąd pomysł na ziemniaczka i rzepę? Jak byłem dzisiaj w ogródku. Z głowy, słuchajcie. Wpadł mi taki pomysł, a będzie kenter i a wpadł w błoto i wystaje tylko jego głowa. Ale to był genialny pomysł. I jakby będzie myślał, że jest teraz ziemniaczkiem. Tak, powiem tak, ja się cieszę, że ty mi tego nie zrobiłeś. Znaczy jakbyś mi to zrobił, to by było śmieszne. Tak idziemy, Barbie nagle... I sama głowa. Nie mogę ci tego zrobić, bo reszta by cię zostawiła. A, no w sumie tak. Bo nie, ale nie. Nic nie możemy zrobić z tej rzeczy. Nie, w momencie, od momentu, w którym był Robert, mogłeś to zrobić, bo on by mnie chyba wyciągnął raczej. Dobrze, to za tydzień Barbin staje się ziemniaczkiem. Ziemniaczkiem. Burakiem. Ej, nie bądź niemiły. Ja lubię buraki. Pytanie numer 3. Jak wam się podobało poszerzenie wiedzy z lore? To pytanie do was. Mi się bardzo podobało, ale Amfet chyba nie zajarzył. Nie wiem, jakby ja jestem graczem, który bardzo lubi lore. Mi dużo cegiełek wskoczyło na miejsce. Spoko było. No, jak się pozazębiało, co miało pozazębiać. O! Właśnie, czekajcie, bo zapomniałem wam powiedzieć o jednej rzeczy. Flint? Tak? Tobie znikł jeden mieszek po spotkaniu z kenderami. Weźmy, że to będzie ten jasno-brązowy. Chociaż nie, jeden był czerwony, prawda? To by się rzucał tak. W oczy. To on ci zniknął. Nie wiem, co tam miałeś. Już tego nie masz. Dobra. Amfet, ty przytuliłeś swoje rzeczy i za bardzo nie podchodziłeś, więc okej. Okay. Barbin, tobie znikł jeden kolczyk, który znalazłeś jeszcze no to, obok Fanda. Swojego ukradli? Kto to mówi? Więc masz teraz jeden kolczyk. Warty 25 GP. A tobie, Wireusie? Ja mówiłem, że trzymam ich na dystans, także ni chuja nie podeszli. A nie ściskałeś się temu dłoni? Nie, mówiłem, że trzymam ich na dystans. Nie dam się wrobić w kradzież. Twojego taką kraść. Co ty tutaj masz?
Ej, nie, halo. Dobra, ukradł ci punkt szczęścia, słuchaj. Mogę mu wyryjać najwyżej, ja nie punkt szczęścia. Lutnie. Lutnie, no, tak, lutnie mi zabrał, byś nie zorientowałem. O tak. Kurwa, jaki ja głupiutki jestem. Dokładnie taki jesteś, pajacu. Teraz Mireus ci lutnie. Mógł ci zabrać jedną świeczkę, ale dobra. Nie tam, kto by zabierał świeczki? Lutnie by zabrał. Kendery zabierał świeczki. Nie no, Kender by lutnie zabrał. Lutnia droga. Lutnia ładnie gra. Bardzo praktyczne. Nie jest coś, co łatwo zabrać. Ale świeczka świeci. Pod pazuchę i zabrane. Pytanie czwarte. Kiedy cywilizacja? Chcemy wiedzieć. Wieki. Właśnie chcemy chyba wiedzieć. Nadciąga. Ona nam przyszła do nas. Tak, bo generalnie też nagradzam moich graczy dzisiaj poziomem, że wytrzymali ze mną tak długo na tym bagnie. O. Szli, a w końcu może doszli. Więc... W pewnym momencie, jeżeli byśmy szli cały czas prosto, to i tak w pewnym momencie byśmy z tego bagna wyszli. No chyba, żebyście przecięli bagno i byście zauważyli, że droga była, której tak naprawdę już prawie nie ma, i byście szli dalej przez kolejną części niezamieszkałych terenów tego kraju. Tak, ale niekoniecznie przez bagno. No. A poza bagnem już nie jest tak źle. Dobra, ankieta? A, ty bierzesz trzeci Warlocka. Raczej, kurwa. Power i zaraz będę maszyną zabijania. Będziesz miał familiara? I dzisiejszym bohaterem sesji zostaje tum. Wireus, także dziękuję wszystkim za głosy. Dzięki. Super. Czy są jeszcze jakieś pytania? Coś tam słyszałem? Czy nie? Przypatrzę. Rafał, Fenasz, bardzo ważna sprawa. Pamiętaj, że teraz sloty Warlocka są drugopoziomowe. Dla ciebie. Będziemy ogarniać. Jeżeli nie ma pytań. Co jeszcze? Pytanie 5. Fenasz pochwali się zaklęciami. Nie ma się tym chwalić, bo większość moich zaklęć rzucałem już na sesjach. Mogę z pamięci powiedzieć. Poza jednym, które czekam na idealny moment i być może on zaraz nadejdzie. I mam nadzieję, że go rzucę. I bardzo czekam na moment. Chyba chodzi ci o sugestie. Nie. Sugestia już była. Sugestia była, prawda była. Jest jedno zaklęcie, którego nie rzucałem jeszcze, na które czekam. Było... W Rey, czy gram Bardlockiem? Tak, gram Bardlockiem. On gra Bardlockiem, no. Chyba nawet fajny ten Bardlock. Wyszedł. Super rzecz. No i mówię, i masz trzecią kostkę leczenia, masz kolejną kostkę leczenia. Jup. O, zapisane? A zaraz tam level będziemy robić później. Dobra, to ogarniemy w tygodniu. Pytania, słuchajcie, pytania, bo mam ochotę pytanie, co z pocztówkami z Imperium? Brakuje nam Michała. Nie wiem, czy wszystkie pocztówki są wrzucone na YouTube? Chyba są. Wydaje mi się, że są. Więc wszystkie pocztówki, które rozegraliśmy, są wrzucone. A Michał niedługo wróci. A nawet wróci już w tą sobotę, więc jak już ostatnie, nie ma pytań więcej, więc od razu chamska reklama. W tę sobotę o godzinie 10 gramy sesję 24-godzinną. FFU. I właśnie tam zagra też Michał, którego Łuki pytasz. Więc zapraszam serdecznie. Poza tym mamy trzech innych wspaniałych graczy. Katanę, Nekotkę i Zuryka, których możecie już kojarzyć, bo chyba poza Nekotką wszyscy grali już na naszym kanale. Także będzie bardzo silna ekipa i będziemy próbować rozegrać sesję pełną 24-godzinną. Czy nam się to uda? Zobaczymy już w sobotę. O 10 startujemy. Także serdecznie zapraszam. Tak. Nie wiem, która gra Bardem, znaczy Bardem Druidem, ale szanuję za 3.18 w statystykach. To trzeba mieć farta. Dobrze, i tym miłym akcentem zakończymy na dzisiaj. Zatem do zobaczenia w przyszły czwartek i w sobotę o 10 rano.
to jest ważne. Mieć 10 wieczór. Znaczy, 10 wieczorem też możemy dalej grali. Tak, a właśnie jeszcze tylko wspomnę o jednej rzeczy. Że nawet jeżeli wpadniecie w połowie historii, po 10-12 godzinach, to wpadajcie, bo będziemy prowadzić plik, w którym będziemy streszczać przygodę, która wydarzyła się do tej pory. Na bieżąco, będziemy się starać na bieżąco. Więc nawet jak odpalicie w połowie przygody, to powinniście szybko to zrobić. A zatem żegnamy się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć i pa, trzymajcie się ciepło. Mara. Na razie. Cześć. Pa.